Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Zrobię Ci oczy. Fragment zeznań świadka Ryszarda Gońca. Gdy minąłem rogatki Wałbrzycha, dochodziła pierwsza w nocy. Wróciłem akurat z lotniska we Wrocławiu, skąd odebrałem swojego 8-letniego wnuka. To miały być jego pierwsze wakacje w całości spędzone w Polsce. Wraz z moją małżonką, a jego babcią, bardzo cieszyliśmy się na jego przyjazd. Paweł przyleciał z Moskwy, dokąd zaraz po studiach wyjechał jego ojciec, a nasz jedyny syn Mirosław. Poznał tam miłość swojego życia i już tam został. On sam odwiedza nas bardzo rzadko. Jest realizatorem dźwięku, obsługuje największe gwiazdy rosyjskiej estrady. Niestety praca pochłania go bez reszty. Jechaliśmy szybko, można rzec, że pędziliśmy. Chciałem pokazać wnukowi, jak prezentuje się mój najnowszy nabytek. Bardzo podobała mu się szybka, brawurowa jazda. Wie wysoki sąd, jak to jest, gdy chce się wywrzeć na kimś wrażenie. Tym bardziej na 6-letnim chłopcu. On krzyczał szybciej, szybciej, a ja dociskałem pedał gazu, dzięki czemu powrót do Wałbrzycha z wrocławskiego lotniska zabrał nam tylko godzinę. Jadąc tak szybko, miałem też na względzie to, że oczekuje na nas moja małżonka. Kiedy opuściłem auto, by otworzyć bramę wjazdową, wnuk wysiadł razem ze mną. A gdy znów zająłem miejsce za kierownicą, przeszedł naprzód samochodu i przystanął przy lewym kole. Po grymasie, który pojawił się na jego twarzy, domyśliłem się, że poczuł na sobie żar płynący z rozgrzanych do czerwoności tarczy hamulcowych. Odsunął się nieco i zginając palce trzymanych przed twarzą dłoni, głośno coś liczył. Potem obrócił się w moją stronę. Raziły go reflektory, więc je zgasiłem. Gdy wjeżdżałem na posesję, pochłonięty fantazją Paweł biegał wokół auta z rozpostartymi szeroko rękoma, imitując dźwięk silników samolotu. Dziecięca fantazja nie zna granic. Chwilę później zatrzymałem się pod przylegającą do bocznej ściany naszej willi wiatą garażową. Opuściłem szybę, widząc, że mój wnuk przystanął przy bocznym lusterku, chcąc mi coś zakomunikować. Spytał, czy pójdziemy na rolki. Odparłem, że jest już bardzo późno, a gdy zobaczyłem, jak posmutniał, byłem gotów iść z nim na te rolki. Lecz do głowy powróciła mi wtedy myśl, że przecież wciąż czeka na nas moja małżonka. Obiecałem mu więc, że pójdziemy na rolki zaraz po śniadaniu. A potem wybudujemy na ogrodzie kryjówkę, o co prosił mnie jeszcze przed swoim przyjazdem. Oboje z żoną byliśmy gotowi uchylić mu nieba. Zgasiłem silnik i wysiadłem z auta. Chwilę po mnie z kabiny wygramoliła się również opiekunka mojego wnuka Tatiana. To Rosjanka, która całkiem nieźle mówi po polsku. Jej wstrząsane torsjami ciało budziło mój lekki niepokój, ale gdy otworzyłem usta, chcąc zapytać ją, jak się czuje, ubiegła moje pytanie, twierdząc, że mimo choroby lokomocyjnej, która podczas naszego rajdu nieoczekiwanie dała jej o sobie znać, wszystko jest z nią w porządku. Przeczesałem palcami włosy stojącego przede mną wnuka, a potem wyjąłem z bagażnika jego walizkę. Postawiłem ją przed nim, a kolejną, dużo większą walizkę przekazałem Tatianie. Wtedy spostrzegłem obserwującego nas z tarasu sąsiedniej willi, ubranego w szlafrok mężczyzna. To był mój sąsiad Stefański. Przeprosiłem go za to, że go obudziliśmy. Nie był z tego powodu zadowolony. Machnął na mnie ręką, odwrócił się i zniknął we wnętrzu budynku. Po chwili do pokoju, do którego wszedł, zgasło światło. Obiecałem sobie wtedy, że wpadnę do niego w przeprosiny z butelką wina. Dopiero później dowiedziałem się, że słyszał wtedy krzyki mojej żony i to on zaalarmował policję. Kiedy majstrowałem kluczem w zamku, kątem oka widziałem, jak mój wnuk, ciągnąc za sobą walizkę, przeskakiwał po wbudowanych w posadzkę oświetlających frontową ścianę willi prostokątnych lampach. Skacząc z jednej na drugą, balansował ciałem, starając się zachować równowagę, jakby bronił się przed upadkiem w przepaść. Przepuszczając go potem w drzwiach, poprosiłem, by poszedł przywitać się z babcią, a on, ułożywszy dłonie w pistolet, ukrył się za jedną z dwóch znajdujących się w holu kolumn i strzelał w kierunku wyimaginowanych przeciwników.
Trochę się na niego zdenerwowałem. Wszedłem sam do salonu, zapaliłem w nim światło i na widok tego, co tam zastałem, serce mi przyklękło. Fragment zeznań świadka Tatiany Miszugin. Gdy usłyszałam jego rozpaczliwy krzyk, wolno podeszłam do drzwi i zajrzałam do salonu. Potem przeżegnawszy się, wśliznęłam się do środka. Przystanęłam pod kominkiem. Kiedy lament pana gońca na chwilę ustał, przybiegł do mnie Paweł, który został sam w holu. Przyciągnęłam go do siebie i przytuliłam. Zasłoniłam mu oczy. Miałam nadzieję, że nie zdążył zauważyć, iż oboje stoimy w kałuży brunatnej, lepkiej cieczy. Jego dziadek klęczał wtedy tuż przed nami pod przeszklonymi drzwiami prowadzącymi z salonu do ogrodu. Na prawo od niego wystawały ludzkie nogi, na lewo pokryta krwistą mazią i wilgotnymi włosami kula napominająca twarz kobiety. Przyciskając do swojej klatki piersiowej pozbawioną życia dłoń małżonki, pan goniec błagał ją, by wstała. Wzięłam Pawełka za rękę i wyprowadziłam stamtąd. Nigdy nie zapomnę tego, co tam zobaczyłam. Fragment zeznań aspiranta sztabowego Lotara Lipkego, śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie powiem, żebym jakoś chętnie się tam wybrał. Nie przepadałem za tym miastem. Nie miało ono dobrej reputacji. Ponuro tam było i niebezpiecznie. W związku z tym, że prawie cały okoliczny przemysł z reguły wydobywczy przestał istnieć, w wielu domach jadało się wtedy z jednej miski. Nie wzięły się przecież znikąd chociażby tamtejsze biedaszyby. Komisarz Kozłowski, naczelnik Wałbrzyskiego Wydziału Kryminalnego, szczerze się ucieszył na mój widok. Stwierdził, że wsparcie bardzo mu się przyda, a pracując nad tą sprawą mogę czuć się w jego gabinecie jak u siebie w domu. Szybko zapoznał mnie z założeniami śledztwa, przekazał mi grubą teczkę akt i opuścił gabinet. Sam udał się na jakieś ważne spotkanie. Usiadłem więc w jego fotelu i zacząłem przeglądać zawartość teczki. Miałem na względzie to, że im szybciej zakończę to śledztwo, tym szybciej wrócę do siebie, do Wrocławia. Zamierzałem wyjaśnić te zbrodnie, zanim je echa rozniosłyby się poza granice województwa i jednocześnie podnieść Wałbrzychowi wykrywalność. Policja tam wtedy jakby w ogóle nie istniała. I nie było to winą tamtejszych funkcjonariuszy. Po prostu mieli tyle roboty, że się nie wyrabiali. I żadnych perspektyw. Fragment notatki służbowej sporządzonej przez starszego posterunkowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Łukasza Szczepaniaka. W nocy z 6 na 7 lipca bieżącego roku zostaliśmy skierowani przez dyżurnego Komendy Miejskiej w rejon ulicy Palisadowej w związku z zakłócaniem ciszy nocnej na terenie jednej z posesji. Po przybyciu na miejsce stwierdziliśmy, że światła w oknach okolicznych domów są zgaszone. Brama wjazdowa na teren posesji, z której miały dochodzić hałasy, była zamknięta. Podejrzewając możliwość próby włamania, obeszliśmy pobliski teren, jednak nic szczególnego nie przykuło naszej uwagi. Przez następny kwadrans prowadziliśmy obserwację tego miejsca. W związku z tym, że zgłoszenie nie potwierdziło się, postanowiliśmy odstąpić od dalszych czynności. Tym bardziej, że w trakcie całej interwencji nie zauważyliśmy nikogo podejrzanego zarówno na terenie posesji, jak i w najbliższej okolicy. Wokół cały czas panowała ciemność i cisza. Na polecenie oficera dyżurnego przeprowadziliśmy rozmowę ze zgłaszającym, który stwierdził, że prawdopodobnie się pomylił, a niepokojące odgłosy i krzyk kobiety być może dochodziły z położonego w tej okolicy parku, gdzie lubi gromadzić się młodzież. Nadmieniam, że lipiec to okres wakacyjny. Po konsultacji z dyżurnym skontrolowaliśmy również teren parku, po czym powróciliśmy do zadań. Pół godziny później dyżurny skierował nas w to samo miejsce w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zgonu kobiety. Fragment zeznań aspiranta sztabowego Lotara Lipkego. Z dokumentów wynikało, że zamordowaną była 58-letnia Monika Goniec z domu Materka, żona Ryszarda. Jej zwłoki znalazł mąż. Małżonkowie byli bardzo zamożni i znani w całej okolicy. Od lat wspólnie prowadzili w Wałbrzychu hurtownię papierosów. Drzwi ich willi prowadzące z salonu do ogrodu zostały wyłamane, a ofiarę zasztyletowano. Jej zmaltretowane zwłoki pozbawiono gałek ocznych, których nie odnaleziono. Mimo bogato wyposażonego domu nic z niego nie zginęło. W momencie odnalezienia ofiara miała na sobie sporej wartości biżuterię. Jak wykazała późniejsza sekcja zwłok, zginęła od ran zadanych nożem o charakterystyce sztyletu z obosieczną głownią. Prawdopodobnie mógł to być WZ-92 firmy Gerlach, używany przez naszą armię. Na miejscu zbrodni zabezpieczono też ślady obuwia. Shoeprint testy pozwoliły przypuszczać, że sprawcą był samotnie działający, rosły mężczyzna. Użytkował obuwie w typie militarnym w rozmiarze 46.
Wyposażone było ono w podeszwy typu Panama, wykorzystywane przez zachodnie wojska w butach taktycznych. Charakter ran na ciele wskazywał, że sprawca był praworęczny. Jeszcze tego samego dnia, tuż po przybyciu do Wałbrzycha, udałem się do willi gońców, by się rozejrzeć. Spodziewałem się, że moi wałbrzyscy koledzy nie mieli zbyt dużego doświadczenia w podobnych sprawach i mogli coś przeoczyć. I niestety się nie pomyliłem. Na terenie rozległego, okalającego willę ogrodu znalazłem porzucony zielony kilof. Zalegał na dnie sporego oczka wodnego. Nabrałem podejrzeń, że posłużył on sprawcy do wyłamania drzwi, przez które dostał się do wnętrza willi. Zielona farba o tym samym odcieniu pokrywała framugę, z której zostały one wyłamane. Najprawdopodobniej napastnik podważał i uderzał w drzwi kilofem, jaki napierał na nie własnym ciałem. Kruchy farby znalazłem również na podłodze pod drzwiami. Goniec zeznał, że nigdy wcześniej nie widział tego narzędzia na oczy i z pewnością nie należało ono do niego. W trakcie mojego rekonesansu na terenie należącej do ofiary posiadłości okazało się również, że w jednym miejscu ostre zakończenia kilku prętów, z których składało się ogrodzenie, były wygięte ku dołowi. Powziąłem tezę, że sprawca pokonał ogrodzenie właśnie w tym miejscu, a pręty wygiął, by nie zrobić sobie krzywdy. Kute w kuźni na gorąco pręty były dość grube. Podjąłem próbę wyprostowania jednego z nich, ale ten ani drgnął. Na szczęście rozglądając się potem po okolicy, trzy domy dalej odnalazłem właścicieli wspomnianego wcześniej kilofa. To potwierdziło kolejną moją tezę, że morderca przyniósł go ze sobą. Wiedział skąd go wziąć, więc musiał rozeznać się w terenie. Z pewnością wcześniej obserwował zarówno posiadłość, jak i samą ofiarę. Fragment zeznań świadka Artura Frankowskiego. Przyszedł do nas ten policjant i spytał, co my tu robimy. A my zwyczajnie oczko wodne kopaliśmy. Tam wszyscy mają oczka, sam wykopałem ich chyba z 5 w tamtej okolicy. Ten akurat człowiek zażyczył sobie, byśmy kopali bardzo głęboko. Karpie chciał tam wpuścić te kolorowe, zdaje się, że one są japońskie. Więc wziąłem dwóch znajomków i zaczęliśmy kopać. Ważne, że fucha się załapało. My tylko dziurę mieliśmy wykopać, potem miał to dokończyć ktoś inny. Dobrą dniówkę wynegocjowaliśmy i do tego codziennie ciepły obiad. Umówiliśmy się, że uwiniemy się w tydzień. Ten policjant spytał o kilof, więc powiedziałem, że faktycznie przed kilkoma dniami zginął nam kilof. Zielony, tak, praktycznie nowy. Nieopatrznie zostawiliśmy go na noc na placu budowy i ślad po nim zaginął. Musieliśmy oddać właścicielowi pieniądze za ten kilof, bo powiedział, że jego zniknięcie to nasza wina. W sumie to nie wziął od nas pieniędzy, po prostu odliczył sobie za niego z naszej dniówki. Nie wiedzieliśmy wtedy, że kilka domów dalej ktoś za jego pomocą gdzieś się włamał, a potem kogoś zamordował. Bałem się, że będą chcieli przypisać nam to morderstwo, bo każdy z nas miał za sobą więzienny epizod. Ja przegarowałem 2 lata za rozbój, a Rysiek, co z nami kopał, to piątaka odsiedział za pobicie. Faceta wtedy prawie na śmierć zatłukł. Zwyczajnie bałem się za kraty trafić, bo kiedyś jak rower z piwnicy sąsiada pożyczyłem, to mi prokurator przypisał 5 innych włamań w tamtej okolicy, w tym jedno do jakiejś apteki. Psiarskie mi wtedy 2 zęby na komendzie wybili, ale i tak się do tej apteki nie przyznałem. I stąd też się obawiałem, że mnie w ten kilof spróbują wrobić i w to morderstwo. Na szczęście nic podobnego nie miało miejsca. Wszyscy mieliśmy żelazne alibi. Fragment zeznań aspiranta sztabowego Lotara Lipkego. Zanotowałem personalia tych mężczyzn i wróciłem do komendy. Potem okazało się, że nie mogli mieć z tą sprawą nic wspólnego. Jeszcze tego samego dnia nakazałem sprowadzić z Wrocławia psa tropiącego. Spodziewałem się, że wciąż może podjąć trop. Nie znalazłszy wzmianki o psie w dokumentach dotyczących śledztwa, byłem zaskoczony, że pominięto tak ważny aspekt. Znałem kilka podobnych spraw, gdy pies, podjąwszy trop, doprowadził śledczych pod drzwi mieszkania sprawcy. Miałem nadzieję, że tym razem może być podobnie. Niestety sprowadzony jeszcze tego samego popołudnia pies zgubił trop w szczerym polu za miastem. 6 kilometrów od miejsca zbrodni. Dalej rozciągały się już tylko porośnięte trawą nieużytki, za którymi widniał gęsty las. Widać też było stamtąd szczyt wzgórza nazywanego przez Wałbrzyszan 3 bukami. W tego typie śledztwach zawsze starałem się działać wedle zasady po nitce do kłębka. Dlatego szczególnie zależało mi na tym, by poznać motywy sprawcy, odszukać możliwych świadków, zgłębić przeszłość ofiary. Musiało być coś, czym ta bestia się kierowała. Czułem, że to nie mógł być zwykły świr, choć wszystko na to wskazywało.
Niestety śledztwo szybko stanęło w miejscu, a dwa dni później okazało się, że brutalny morderca ma na koncie więcej ofiar. Fragment zeznań świadka Iwony Klepacz. Pogoda tego dnia była wyjątkowo paskudna. Mimo dobitnie słonecznych kilku poprzednich tygodni, niebo spowijały przysłaniające słońce gęste, ciemne chmury, z których padał zacinający deszcz. W tym rejonie nagłe załamania pogody nawet w środku lata jakoś szczególnie nikogo nie dziwią. Mnie, rodowitej Wałbrzyszanki, tym bardziej. Tego ranka mój pociąg relacji Wrocław-Szklarska-Poręba ze względu na gęstą mgłę dojechał na stację Wałbrzych-Miasto, spóźniony o całe 30 minut. Prawdopodobnie jego maszynista obawiał się, że nasiąknięte deszczem spróchniałe konary gęsto rosnących przy trasie drzew mogły spaść na tory, więc prowadził skład dużo wolniej niż zwykle. Na szczęście ja poruszałem się na tej trasie tylko w obrębie Wałbrzycha pomiędzy dwoma stacjami. Dlaczego nie poruszam się po Wałbrzychu komunikacją miejską tylko pociągami? Wysoki sądzie, komunikacja miejska u nas praktycznie nie istnieje. Po dotarciu do pracy i wejściu do biura zapaliłam wszystkie światła i udałam się do toalety. Chwilę po mnie do biura weszła moja szefowa, która już na wstępie zapytała, dlaczego znowu się spóźniłam. A gdy próbowałam się wytłumaczyć, spytała, czemu znów nie ma Oli. Odparłam, że nie wiem. Olka była przez tydzień na urlopie, miała tego dnia wrócić do pracy. Próbowałyśmy się potem do niej dodzwonić, ale nie odebrała telefonu. Około południa szefowa podeszła do mojego biurka i stwierdziła, że ma już dość jej ciągłych nieobecności. Poprosiła mnie, a właściwie to poleciła mi, bym po pracy się do niej udała i poinformowała ją, że kolejna jej niezapowiedziana nieobecność będzie skutkowała zwolnieniem z pracy. Obie wiedziałyśmy, że Ola cierpiała na depresję, ale to przecież nie usprawiedliwiało jej częstych nieobecności. Firmie potrzebna była dodatkowa księgowa. Byłyśmy z Olą przyjaciółkami, mieszkałyśmy niedaleko siebie, więc zobligowałam się odwiedzić ją po pracy i przekazać jej słowa szefowej. Jak obiecałam, tak też zrobiłam. Po powrocie z pracy wziąłam kąpiel, zjadłam obiad i wybrałam się do niej. Do położonej na Wałbrzyskim Sobięcinie kamienicy weszłam dzięki uprzejmości jednego z jej mieszkańców. Mężczyzna, opuszczając klatkę schodową, przytrzymał mi drzwi i wpuścił mnie do środka. Niestety Ola nie reagowała ani na dzwonek, ani na głośne pukanie. Na odchodnym postanowiłam jeszcze chwycić za klamkę. Okazało się, że drzwi do jej mieszkania są otwarte. Weszłam więc do środka. Już w korytarzu panujący w powietrzu odór prawie zwalił mnie z nóg. Fragment zeznań aspiranta sztabowego Lotara Lipkego. Zadziwiająca premedytacja, z jaką działał ten osobnik, przywodziła mi na myśl to, że jego motywem była zwyczajna, prymitywna zemsta. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, przyglądając się zwłokom jego drugiej ofiary, a raczej pierwszej. Jak wykazała późniejsza sekcja zwłok, Aleksandra Zdanowicz została zamordowana dwa dni przed Moniką Goniec. Jej ciało spoczywało pośrodku dużego łóżka w bogato urządzonej sypialni, która wtedy napominała pomieszczenie do uboju zwierząt. Znajdowało się w fazie rozkładu, było rozdęte i miało fioletowo-szkarłatny kolor. Ofiara, podobnie jak Monika Goniec, po śmierci została pozbawiona oczu. Patrząc wtedy na krwawe ślady dłoni odbite na ścianach wokół łóżka, doszedłem do wniosku, że najważniejszym moim zadaniem będzie odnalezienie nici, która łączy ze sobą ofiary, bo coś musiało obie te kobiety łączyć. Tak podpowiadała mi intuicja, gdy spoglądałem w puste, zmasakrowane oczodoły spoczywającej na łóżku martwej kobiety. Ilość widniejących na jej ciele ran po nożu zaskoczyła wtedy nawet mnie. Było ich tyle, że dwukrotnie pomyliłem się przy próbie ich policzenia. Niektóre z nich nachodziły na siebie lub się krzyżowały. Większość ciosów została zadana w brzuch, klatkę piersiową, ramiona i plecy. Padały pod różnymi kątami. Było to dowodem tego, że zadawane były w amoku, a być może nawet na oślep. Palce dłoni ofiary były mocno pokiereszowane, w kilku miejscach były praktycznie do kości obrane z mięśni. Oznaczało to, że zaciekle się broniła. Wiedziała, że walczy o życie. Próbowała też uciec, o czym świadczyły krwawe ślady na ścianach. Podobne ślady znajdowały się na parapecie, ramie i klamce okna. Prawdopodobnie zamierzała je otworzyć, by wezwać pomoc. Aż dziw brał, że nikt z sąsiadów niczego nie słyszał. Wyproszony w końcu z sypialni przez pracowników prosektorium, którzy przygotowywali się do zabrania zwłok, ruszyłem do przedpokoju, a stamtąd przeszedłem do salonu, gdzie na skórzanej sofie w towarzystwie policyjnego psychologa siedziała zapłakana koleżanka ofiary.
świadek, która odnalazła jej zwłoki. Psycholog skinieniem głowy dała mi do zrozumienia, że kobieta jest w stanie rozmawiać, po czym sama wstała i wyszła z salonu. Szczególną moją uwagę przykuło wtedy to, że salon był pełen bogato zdobionych wyrobów z porcelany, fajansu, kamionki, trakoty i majoliki. Niektóre z nich wyglądały na prawdziwe dzieła sztuki. Ceramiki było tam tak dużo, że w obszernym pomieszczeniu brakowało dla niej miejsca. Fragment zeznań świadka Iwony Klepacz. Długo nie mogłam dojść do siebie. Kilka razy prosiłam tego pana, aby dał mi jeszcze chwilę. Potem z trudem zaczęłam mówić. Olka była wspaniałą kobietą. Była sporo starsza ode mnie, ale doskonale się dogadywałyśmy. Mniej więcej dwa razy w miesiącu spędzałyśmy u niej kilka godzin, malując sobie nawzajem paznokcie. Siedziałyśmy potem sobie, rozmawiałyśmy, popijałyśmy wino, owinięte kocami oglądałyśmy telewizję. Dzieliłyśmy się troskami i radościami, jak to dwie samotne kobiety. Ola, podobnie jak ja, nie miała nikogo bliskiego. Kiedy miewała nawroty depresji, tylko ja przy niej byłam. Chociaż z reguły wolała wtedy być sama. Czasami trwało to tydzień, czasami dwa. Nie odwiedzałam jej wtedy, nie nalegałam na spotkanie. Czekałam, aż sama się do mnie odezwie. Wciąż zmagała się ze swoją depresją. Nieustannie brała tabletki, których w jej mieszkaniu wszędzie było pełno. Ale nawet one już nie pomagały. Chorowała na depresję przynajmniej odkąd się znałyśmy, czyli jakieś 5 lat. Dokładnie to nie wiem. Ola nie lubiła rozmawiać o swojej chorobie. Epizody jej nawrotów starała się wymazywać z pamięci. Wyglądało to tak, że znikała na jakiś czas, podejmowała się wtedy intensywniejszej terapii, po czym wracała zupełnie odmieniona, w normalnym stanie. Ale po jakimś czasie sytuacja się powtarzała. Pogodziła się z tym, nauczyła się tak żyć. Na co dzień obie pracowałyśmy w Tartaku jako księgowe. Ludzie się tam lubią i są wobec siebie uprzejmi. Jej kolekcja ceramiki była sporo warta. To znaczy jest sporo warta. Ola powiedziała mi kiedyś, że to, co znajdowało się tylko w jej salonie, nie licząc innych elementów jej kolekcji, które wypożyczyła różnym instytucjom na całym świecie, było warte majątek. Ale dla niej każdy, nawet najdrobniejszy element tej kolekcji był bezcenny. Gotówki też miała sporo. W Tartaku pracowała tylko na pół etatu dla przyjemności, bo wcale nie musiała tego robić. Ola była spokojną, wspaniałą kobietą. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby chcieć ją zamordować. No chyba, że podpadła komuś z jej branży, bo księgowość nie była głównym źródłem jej utrzymania. Do pracy w biurze przychodziła dla towarzystwa, dla ucieczki przed depresją, natomiast pieniądze zarabiała w inny sposób. Ta ceramika to największa miłość jej życia, szczególnie porcelana, z którą była emocjonalnie bardzo mocno związana. Uwielbiała ją w każdej postaci. To, co znajdowało się w jej salonie, to, tak jak wspomniałam, tylko niewielka część całości jej kolekcji. Wysoki sądzie, ona większość tych rzeczy sama zaprojektowała. Ola od lat projektowała ceramikę. W szafie, która stała w jej sypialni, przechowywała setki, jeśli nie tysiące jej projektów, a każdy z nich był pewnie sporo warty. Wydawało mi się, że właśnie na tym szczególnie zależało jej zabójcy. Wiem, że swoją przygodę z ceramiką Ola rozpoczęła jako młoda dziewczyna w fabryce porcelany Wałbrzych i chyba przez chwilę pracowała też w fabryce porcelany Książ. Jako dekoratorka była certyfikowanym zdobnikiem porcelany. Później, gdy wszystkie okoliczne fabryki porcelany upadły, we współpracy z kilkoma zagranicznymi firmami sama zaczęła ją projektować. Sporo jej projektów nabyli od niej chociażby Japończycy. Fragment zeznań aspiranta sztabowego Lotara Lipkego. W trakcie rozmowy ze świadkiem, w momencie gdy powiedziała mi, że zamordowana była certyfikowanym zdobnikiem porcelany, doznałem olśnienia. Natychmiast przypomniałem sobie, że w salonie gońców widziałem uprawiony w ramkę dyplom czeladniczy. Poświadczał on zdobycie przez Monikę Goniec zawodu zdobnika porcelany, a więc mogłem już wtedy przypuszczać, że obie ofiary łączyło chociażby to. Zanim skończyłem przesłuchiwać te kobiety, zapytałem ją jeszcze o coś. Mianowicie o możliwe pochodzenie dwóch skrawków papieru, które wyjąłem ze skrzynki na listy zamordowanej. Na jednym z nich widniał gruby, kilkukrotnie poprawiony długopisem napis „Zdechniesz”, a na drugim „Zrobię ci oczy”. Świadek odparła, że nie ma pojęcia, kto mógłby je podrzucić. Charakter zawartego na nich pisma również był jej obcy.
gdy następnego dnia prowadziłem na terenie komendy czynności, które pozwoliły mi upewnić się, że obie zamordowane kobiety pracowały w przeszłości w tej samej fabryce, a możliwe też, że się znały, naszedł mnie Ryszard Goniec. Miał dla mnie, jak on sam stwierdził, propozycję nie do odrzucenia. Otóż zaproponował mi sporą kwotę pieniędzy w zamian za personalia człowieka, który zamordował jego żonę. Oczywiście zażyczył sobie poznać nazwisko zabójcy, zanim trafiłby on do aresztu. Wbrew jego oczekiwaniom, nie byłem zainteresowany jego propozycją. Próbował jeszcze podbić stawkę, ale też jakoś mnie nie przekonał. Ostatecznie odprawiłem go z kwitkiem, a przy okazji przypomniałem mu jego kryminalną przeszłość, o której dowiedziałem się z policyjnych archiwów. Goniec wcale nie był tak nieskazitelny, za jakiego chciał uchodzić. W przeszłości został skazany za nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych, opakowań do nich i późniejszą ich dystrybucję. Toczyło się też wobec niego śledztwo dotyczące posługiwania się kontami bankowymi założonymi na tzw. słupy. Prawdopodobnie zlecił również pobicie jednego ze swoich kontrahentów. Dziwnym trafem wszystko uszło mu wtedy płazem. Poinformowałem go, że nagrałem jego korupcyjną propozycję na dyktafon, a jeśli w śledztwie zaczną mi się kręcić jakieś zbiry lub ktokolwiek będzie w komendzie rozpytywał o nazwisko sprawcy, nagranie trafi na biurko prokuratora. Goniec wyraził skruchę. Oznajmił, że odpuszcza temat. Rozpytany przeze mnie potwierdził, że jego małżonka pracowała kiedyś jako dekoratorka porcelany w fabryce porcelany Wałbrzych. A ten dyktafon to był blef. Wyjąłem go z szuflady naczelnika Kozłowskiego i pokazałem Gońcowi, ale niczego nim nie nagrałem. Nie wiedziałem nawet, czy jest sprawny. Zdaje się, że nie było w nim baterii. Fragment zeznań świadka Radosława Kruka, prezesa zarządu Wałbrzyskiej Koksowni Wiktoria. Sporo kazałem wtedy na siebie czekać aspirantowi Lipkemu, ale cóż. Podjęliśmy się nowej inwestycji, trwał montaż instalacji dla ograniczenia emisji gazów obsadowych w starej części koksowni i musiałem dopilnować, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Potem, zanim udałem się do swojego gabinetu w biurze koksowni, gdzie na mnie oczekiwał, musiałem jeszcze zmyć z siebie sadzę i się przebrać. Zrobiłem nam też herbatę, którą przywiozłem z Londynu. Blend chińskiej i cejlońskiej. Stawia na nogi równie dobrze jak kawa. W trakcie naszej rozmowy telefonicznej nie udało mi się dowiedzieć, w jakim celu mieliśmy się spotkać. Cel swojej wizyty aspirant Lipke zdradził mi dopiero w jej trakcie i muszę przyznać, że byłem zaszokowany tym, co od niego usłyszałem. Znałem w przeszłości Monikę Wojewodzic i kojarzyłem też człowieka, po którym przejęła jego nazwisko. Nazywał się Goniec. Tak, wysoki sądzie. Monikę Wojewodzic jak najbardziej kiedyś znałem. Aleksandrę Zdanowicz również, moją Olunię. Nazywaliśmy ją Pchełką. Obie wymienione przez pana Lipkego kobiety, a raczej dziewczyny, bo w tamtym czasie były dziewczętami. Obie one były moimi dekoratorkami. Szczególnie miło wspominam Olę, która już wtedy wykazywała ogromny talent. W czasie, gdy zamykano fabrykę, stała u progu ogromnej kariery. Po latach doszły mnie słuchy, że została światowej sławy projektantką. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś ją zamordował. Głupio mi się do tego przyznać, wysoki sądzie, bo byłem od niej wtedy sporo starszy, ale podkochiwałem się w niej. Tym bardziej ciężko było mi pogodzić się z informacją o jej śmierci. Zarówno Monika, jak i Ola pracowały kiedyś pode mną w dekoratorni. Kalkowały, stemplowały, malowały. Natomiast nie projektowały, projekty spływały do nas z góry, że tak powiem. Wiem, że Ola próbowała już wtedy sama projektować i świetnie jej to szło, lecz wtedy w fabryce zajmowała się wyłącznie dekorowaniem. Ona i wiele innych dziewczyn z Wałbrzycha i okolic. Ja byłem ich kierownikiem, dostałem tę posadę zaraz po studiach. Przysłuchując się wtedy słowom pana aspiranta Lipkego, przyszło mi na myśl, że skoro pytał mnie on o tamte czasy i o moje dekoratorki, to zapewne spotkał się ze mną w sprawie Zuzy. Zuzanna Radaszkiewicz, wołaliśmy na nią Zuza. Też była jedną z moich dekoratorek, zanim oczywiście wydarzyła się ta tragedia. To długa historia, wysoki sądzie, najchętniej w ogóle bym o niej zapomniał. Dawno temu, kiedy m.in. wymienione przez pana Lipkego kobiety pracowały pode mną w fabryce porcelany Wałbrzych, w trakcie naszego wspólnego wyjazdu doszło do bardzo przykrych dla nas wydarzeń. Wie wysoki sąd, jak wtedy wyglądały wyjazdy integracyjne, albo jechało się na piknik, albo nigdzie. Otrzymaliśmy z funduszu socjalnego fabryki pieniądze i nie mogąc rozdzielić ich między siebie, postanowiliśmy wydać je właśnie na taki wyjazd. Jak to w tamtych czasach często bywało, wybraliśmy się na piknik połączony z grzybobraniem, choć zbieranie grzybów było dla nas sprawą drugą, a nawet trzeciorzędną. Krótko mówiąc, pojechaliśmy się zabawić.
Towarzystwo było zgrane i muszę przyznać, że też wyjątkowo udane. 14 kobiet i ja, tylko jeden mężczyzna. Nie licząc oczywiście kierowcy wynajętego od PKS-u autokaru. Więc wybraliśmy się do lasu. Tutaj, niedaleko Wałbrzycha, w okolice Jedliny, Zdroju. Bad Charlottenbrunn, jak brzmi jej niemiecka nazwa. Proszę mi wybaczyć, wysoki sądzie, że tyle gadam, ale ta nazwa bardzo mi się podoba. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, część dziewczyn od razu udała się do lasu, a pozostałe zabrały się do przygotowywania uczty. Oczywiście była wódka, kiełbaski, zakąski, jakiś deser. Ja kręciłem się w tym czasie wokół autokaru. Rozpaliłem też ognisko. Kiedy po jakichś 2 godzinach zbieraczki wróciły z lasu, zjedliśmy pieczone nad ogniskiem kiełbaski i wypiliśmy po kilka kieliszków. Siedzieliśmy na kocach, śmialiśmy się. Atmosfera była doskonała. Nie zauważyliśmy wtedy, że brakowało wśród nas jednej z dziewczyn. Była nieco starsza od pozostałych i choć w fabryce pracowała od dawna, to była nowa w naszym zespole. Chyba z tego powodu reszta moich pracownic wciąż średnio ją kojarzyła. Ja niestety też nie przywiązywałem do jej osoby większej uwagi. Zorientowaliśmy się, że jej nie ma dopiero na chwilę przed odjazdem. Rozdzieliliśmy się więc na grupy i podjęliśmy się poszukiwań. Szukaliśmy jej przez prawie 1,5 godziny, aż znaleźliśmy. 2 kilometry od miejsca, w którym stał autokar, miał swój początek tunel kolejowy pod Wołowcem. Przechodząc tamtędy, usłyszeliśmy dobiegający z jego wnętrza kobiecy lament. Po głosie rozpoznaliśmy, że to Zuza. Dziwne, bo jak już mówiłem, słabo ją wtedy znaliśmy. Ja wraz z kilkoma dziewczynami, a także kierowcą, który miał przy sobie latarkę, weszliśmy po nią do tego tunelu. Dziewczyny podbiegły do niej, a po chwili odskoczyły jak poparzone. Nie bacząc na nic, chwyciłem ją w pół i wyprowadziłem stamtąd. Dopiero na zewnątrz zauważyłem, że jej twarz i ręce są całe we krwi. Z tyłu głowy też nosiła krwawiącą ranę. Nie mieliśmy pojęcia, co się mogło stać. Nie była w stanie wydusić z siebie ani słowa. Początkowo myśleliśmy, że pokaleczyła się w lesie bądź też w tunelu. Dopiero później okazało się, że została napadnięta przez jakiegoś miejscowego wykolejeńca, który pozbawił ją oczu. Niestety, w żaden sposób nie byliśmy w stanie zapobiec tej tragedii. Zawieźliśmy ją do szpitala. Później było śledztwo, ciągłe przesłuchania. Ostatecznie tego człowieka schwytano i skazano na karę więzienia. Wyrok zapadł w czasie, kiedy fabryka już nie istniała, a drogi nas wszystkich się rozeszły. Okazało się, że to młody mieszkaniec okolicznej wioski, który od lat dopuszczał się haniebnych czynów. Prawdopodobnie do tamtej pory wszystko uchodziło mu płazem ze względu na to, że jego ojciec, czy też ojczym, teraz już nie pamiętam, był wysoko postawionym urzędnikiem. Sprawca tamtego czynu miał żółte papiery i jego obrońcy długo powoływali się przed sądem na jego niepoczytalność. Ta sprawa chyba jednak okazała się zbyt drastyczna, żeby udało im się tak po prostu zamieść ją pod dywan. Poszedł za to siedzieć. Byłem na odczytaniu wyroku, dostał 12 lat. Chciałem zapomnieć o tych wydarzeniach i do niedawna żyłem w przekonaniu, że mi się to skutecznie udało. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Z pomocą naczelnika Kozłowskiego w archiwach Wałbrzyskiej Komendy odnalazłem akta dotyczące sprawy, o której wspomniał Kruk, a w której jako ofiara figurowała Zuzanna Radaszkiewicz. Dzięki nim poznałem personalia napastnika, który ją wtedy zaatakował. Wtedy młody chłopak, a dziś mężczyzna o nazwisku Styc, od razu stał się moim głównym podejrzanym. Głównym i jedynym. Niestety okazało się, że on nie istnieje. To znaczy istniał, ale słuch po nim zaginął w momencie, gdy przed kilkoma laty wymeldował się z miejsca zamieszkania. Od tamtej pory nie było nim wzmianki w żadnej ewidencji. Postanowiłem prześledzić losy innych dekoratorek z zespołu Kruka, których w sumie było 11. Zajęło mi to 4 dni. Kilka z nich zmarło, jak stwierdzili ich bliscy, na skutek kontaktu z rtęcią i innymi szkodliwymi substancjami zawartymi w farbach służących do dekoracji porcelany. Zanim odeszły, chorowały na saturnizm i nowotwory. 2 kolejne mieszkały poza granicami Polski. Pozostałe potwierdziły opowieść Kruka. I tyle. W tamtym momencie nie miałem nic więcej. Z braku jakiegokolwiek punktu zaczepienia postanowiłem wtedy spotkać się z Zuzanną Radaszkiewicz. Spodziewałem się, że może mi ona pomóc w śledztwie. Przy okazji zamierzałem ją ostrzec, bowiem w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że jej oprawca, mój podejrzany, czyli Styc, zamierza dokończyć dzieła, które przed laty rozpoczął i wciąż może nosić się z zamiarem jej uśmiercenia. W tym celu znalazłem się w dzielnicy Biały Kamień.
Drzwi mieszkania otworzyła mi starsza, szczupła kobieta ubrana w bordową bluzkę i długą, ciemną spódnicę, której koloru nie zdołałem wtedy rozpoznać. Przy jej nogach warował dorosły samiec owczarka niemieckiego. Na jego widok, w obawie przed tym, że zostanę pogryziony, cofnąłem się o krok. Przedstawiłem się i poinformowałem kobietę, w jakiej przychodzę sprawie. Moją uwagę przykuła jej okaleczona, pokryta bliznami twarz i zapadnięte powieki. Nie miała oporów, by zaprosić mnie do środka. Zanim jednak wszedłem do jej mieszkania, poprosiłem, by zamknęła psa w łazience. W korytarzu, w którym się znalazłem, do moich nozdrzy wdarł się intensywny zapach palonych kadzideł. W kuchni, do której nakazała mi się udać gospodyni, zająłem miejsce przy drewnianym stole ustawionym pod ścianą, pokrytą do wysokości piersi dorosłego człowieka kremowymi kafelkami. Nowoczesne wyposażenie świadczyło o tym, że świadek z pewnością nie narzekała na niedostatek. Podłoga pokryta była rustykalną terakotą nawiązującą wyglądem do średniowiecznych ceglanych podłóg. Meble wyglądały na solidne i wszystko wskazywało na to, że były też w miarę nowe. Ich blaty wykonane były z grubej płyty granitowej. W rogu stała nowoczesna kuchenka z piekarnikiem posiadająca specjalne pokrętła mające na celu ich łatwiejszą obsługę przez osobę niewidomą. Nad kredensem, dokładnie nad stojącym na nim aluminiowym chlebakiem, do lamperii była przytwierdzona magnetyczna listwa, na której widniał komplet eleganckich noży renomowanej marki. Na szafkach stało kilka niewielkich obrazków stylizowanych na prawosławne ikony. Podobne obrazy przedstawiające świętych, między innymi świętą Łucję, patronkę ociemniałych, wisiały zawieszone na ścianach. Ze stojącego na parapecie pod uchylonym oknem radia cicho rozbrzmiewała stłumiona przez dobiegające z zewnątrz odgłosy ulicy katolicka audycja. Modlący się w radiowym studio ludzie wciąż powtarzali jedną frazę. Gdy pani Radaszkiewicz wróciła z łazienki, jej oczy przysłaniały ciemne okulary. Zaproponowała mi herbatę, ale odmówiłem. Nie chciałem sprawiać jej kłopotu. Odparła, że to już jest niewidoma, nie czyni jej bezradną. Krzątając się energicznie i wyszukując przy tym po omacku potrzebne jej przedmioty, już po chwili postawiła przede mną kubek z gorącą herbatą i talerzyk z kilkoma rodzajami herbatników. Ze względu na panującą na zewnątrz upalną temperaturę nie miałem ochoty jej pić, jednak postanowiłem to zrobić, by nie sprawić kobiecie przykrości. Fragment zeznań świadka Zuzanny Radaszkiewicz. Pan Lipke powiedział, że prowadzi postępowanie, w które wplecione są moje losy. Gdy dodał, że przyjechał mnie ostrzec przed Bernardem Stycem, chwyciłam rękoma siedzisko swojego krzesła i przysunęłam się z nim bliżej stołu. Uniosłam okulary i odparłam, że spóźnił się o jakieś 20 lat. Chyba zrozumiał, bo przez kolejną chwilę milczał. Po tonie jego głosu czułam, że był zafrasowany skalą bólu, który swego czasu musiałam znieść. Tak, wysoki sądzie, mój wygląd budzi w ludziach litość. Zbędną dla mnie litość. Pogodziłam się z tym, co się stało. Przynajmniej ja. Zaskoczyło mnie to, co powiedział mi wtedy pan Lipke. Przecież Styc miałby dzisiaj prawie 60 lat. Poza tym spodziewałem się, że on od lat już nie żyje, albo przynajmniej siedzi w więzieniu. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Na pytanie, czy ktoś się nią opiekuje, odparła, że tylko Bóg się nią opiekuje. Jej syn, ale ten miał przebywać za granicą i rzadko ją odwiedzać. Na pytanie o męża odparła, że z ojcem swojego syna nigdy nie miała ślubu. Dodała przy tym, że od lat spoczywał na cmentarzu. Umarł, gdy mieszkali jeszcze wspólnie w domu jej rodziców na wsi pod Wałbrzychem. Była zima, miał przewrócić się pijany na podwórzu i umrzeć z wychłodzenia. Znalazła go martwego o poranku. Zuzanna Radaszkiewicz, rozpytana przeze mnie, z czego się utrzymuje, stwierdziła, że z renty inwalidzkiej. Lecz to, co stanowiło wyposażenie jej mieszkania, miało być kupione za pieniądze jej syna. Podobnie jak samo mieszkanie, do którego wprowadziła się przed kilkoma laty. Fragment zeznań świadka Zuzanny Radaszkiewicz. Mój syn od lat przebywał za granicą. Dużo podróżował, często też zmieniał pracę. Najdłużej pracował we Francji, ale był też za chlebem nawet w Ameryce Południowej. Dobrze zarabiał, już od dawna prawie w ogóle mnie nie odwiedzał. Poza tym był dorosły, nie mieszałem się w jego życie. Policyjną ochroną, którą zaproponował mi pan Lipke, nie byłam zainteresowana. Wbrew jego oczekiwaniom nie otrzymywałam żadnych listów czy też telefonów z pogróżkami. Listy pisał do mnie tylko ZUS i Urząd Skarbowy. Kiedy już jakiś dostałam, zwykle szłam z nim do sąsiadki spod jedenastki, żeby mi go przeczytała. Po tych wydarzeniach spotkałam Styca jeszcze tylko raz. Na sali sądowej.
Choć spotkałam, wcale nie oznacza, że go widziałam, bo wtedy widziałam już tylko ciemność. Odmówiłam policyjnej ochrony, bo uważałam, że nie miałam się czego bać. W ogóle ciężko mi było uwierzyć w to, że Styc żyje. Gdyby jednak żył i zjawił się u mnie, to puszczyłabym na niego swojego owczarka. To pies obronny, do tego doskonale wyszkolony przewodnik. Nigdzie się bez niego nie ruszam. Centrum Wałbrzycha to nie jest bezpieczne miejsce, lecz proszę mi wierzyć, odkąd Ares mi towarzyszy, nikt mnie nie zaczepił na ulicy. A wcześniej bywało inaczej. Niewidoma osoba to niestety łatwy kąsek dla bandziorów. A przecież codziennie muszę wychodzić z domu, muszę coś jeść, muszę też chodzić do kościoła. Ares też był prezentem od mojego syna. Nieszczególnie chciałam rozmawiać o tamtych przykrych dla mnie wydarzeniach. Wymazałam ten dzień z pamięci. Pan Lipke spytał mnie, czy Styc w momencie, gdy mnie zaatakował, sprawiał wrażenie, że chce mnie zamordować, że chce mi zrobić jeszcze większą krzywdę. Niech Wysoki Sąd spojrzy na moją twarz. Czy można kobiecie wyrządzić jeszcze większą krzywdę? W takim razie, Wysoki Sądzie, skoro muszę opowiedzieć, to opowiem. Miałam to nieszczęście, że trafiłam na niego w lesie. Był pijany. Podszedł do mnie, bełkocząc coś o niedźwiedziu. Niespójnie mówił, dziwnie się przy tym zachowywał. W pewnym momencie naskoczył na mnie. Jakimś cudem zrzuciłam go z siebie, a on stoczył się z pagórka, na którym mnie zaatakował. Widziałam, jak leci w dół. Mimo młodego wieku to był wielki drań i z hukiem łamały się pod nim leżące na ziemi gałęzie. Czułam, że jeśli nie podejmę ucieczki, to stanie mi się krzywda. Uciekałam co sił, słysząc, jak za mną biegnie. W pewnym momencie poczułam uderzenie w tył głowy i straciłam przytomność. Kiedy ją odzyskałam, czułam przeszywający całe ciało, rozchodzący się od głowy ból. Od tamtej pory widzę już tylko ciemność, a moje życie ogarnął mrok. Proszę nie nalegać, bym musiała to kolejny raz opowiadać. Fragment zeznań aspiranta Lothara Lipkego. Nie chciałem narażać starszej, sponiewieranej życiem kobiety na przykre wspomnienia, ale musiałem. Potem przeniosłem jednak temat na upalną pogodę i pośpiesznie dokańczając herbatę, stopniowo wycofałem się z rozmowy. Na odchodnym przeprosiłem ją za złe wieści i podziękowałem za gościnę. Gdy otwierała przede mną drzwi, chcąc pozostawić po sobie dobre wrażenie, powiedziałem, że ma bardzo ładne mieszkanie. Odparła, że nie zawsze tak żyła. Zanim jej syn dorósł i znalazł dobrą pracę, bywało w ich domu także. Przed wyrzuceniem kromki chleba z namaszczeniem ją wcześniej całowali. Powiedziała, że jej syn robi to do dzisiaj. Podziękowałem jej za szczerość i wróciłem do komendy. Poprosiłem naczelnika Kozłowskiego o nieformalną, całodobową ochronę dla Zuzanny Radaszkiewicz. Liczyłem na to, że Styc prędzej czy później jednak pojawi się w jej otoczeniu. Przyjąłem bowiem hipotezę, że Bernard Styc ma zamiar dokończyć swojego dzieła, a jednocześnie postanowiłem, że muszę go odnaleźć, by mu w tym przeszkodzić. Następnego dnia z samego rana pośpiesznie przejechałem przez Wałbrzych i udałem się na południe w kierunku Rybnicy Leśnej, miejscowości, w której przed laty mieszkał mój podejrzany. Odległość kilkunastu kilometrów, która dzieliła ją od Wałbrzycha, pokonałem w 20 minut. Po dotarciu na miejsce zaparkowałem auto na wysypanym żwirem parkingu pod XVI-wiecznym drewnianym kościołem pod wezwaniem świętej Jadwigi. Wokół niego nie było widać żywej duszy. Na drzwiach kościoła wisiała solidna kłódka i nie mogąc zajrzeć do środka, przez chwilę przyglądałem się jego zrębowej konstrukcji, usilnie próbując wyobrazić sobie jego malownicze wnętrze. Dziś wiem, że jest ono niezwykle malownicze. Potem upewniwszy się, że magazynek w moim pistolecie jest pełny, ruszyłem w głąb wsi w poszukiwaniu domu z numerem 12. Kiedy minąłem posesję numer 11 i przeszedłem kolejne 200 metrów, znalazłem się już poza obrębem jakichkolwiek zabudowań. Kolejne 50 metrów dalej, po prawej stronie drogi, moim oczom ukazały się ruiny czegoś, co kiedyś prawdopodobnie było rodzinnym domem Styca. Podszedłem bliżej i stanąłem przy resztkach drewnianego ogrodzenia. Za nimi pośród gąszczu wysokiej trawy widniało gruzowisko cegieł i desek, przysypane stertą śmieci. Uchylając zwisającą na tylko jednym zawiasie zniszczoną drewnianą furtkę, wszedłem na teren niegdysiejszej posesji. Wolno brodząc w wysokiej trawie i sięgających mi do piersi po krzywach, przedostałem się na gruzowisko. Przerzucając walające się tam cegły i dźwigając do góry spróchniałe deski, szukałem czegoś, co mogło być dowodem tego, że znalazłem się we właściwym miejscu.
Kiedy odnalazłem tabliczkę z numerem 12, nabrałem pewności, że właśnie tyle pozostało z domu, w którym spodziewałem się zastać nie tyle samego poszukiwanego, co chociażby kogoś, kto mógłby wskazać mi aktualne miejsce jego pobytu. Rozczarowany swoim znaleziskiem, udałem się na parking pod kościołem i wsiadłem do auta. Ruszyłem w drogę powrotną do Wałbrzycha. Jadąc przez długo ciągnącą się wieś, poczułem w żołądku niepohamowany głód. Mijając położony na skraju wsi sklep, postanowiłem wstąpić do niego, by kupić cokolwiek do jedzenia. Zaparkowałem auto na poboczu drogi i wchodząc do środka, przelotnie spojrzałem na siedzących przed nim na ławce trzech mężczyzn. Zajęci swoimi sprawami, nie zwrócili na mnie uwagi. W sklepie, nie mogąc liczyć na nic innego, nabyłem drożdżową chałkę i karton mleka. Jadłem oparty o maskę auta, przyglądając się siedzącym w pobliżu na ławce, wolnym od wszelakich trosk mężczyznom. Byli oni zajęci spożywaniem wyskokowego trunku, a butelkę z nim każdorazowo po napełnieniu plastikowego kubka skrzętnie ukrywali za nogą ławki. Mieli tylko jeden kubek i z zainteresowaniem patrzyłem, jak przekazują go sobie z ręki do ręki. Sądząc po zachowaniu jednego z nich, wywnioskowałem, że ma już nieźle w czubie. Zresztą jego kompanii wyglądali niewiele lepiej. Wtedy coś zaświtało mi w głowie. Otworzyłem drzwi samochodu, położyłem na siedzeniu mleko i resztę niedojedzonej chałki. Otrzepałem koszulę z okruchów i podszedłem do mężczyzn. Uświadomiwszy sobie, jak trudne zadanie sobie wyznaczyłem, przez chwilę zastanawiałem się, jaką obrać strategię. Ostatecznie postanowiłem zagrać w otwarte karty. Siedzący po środku ławki mężczyzna ewidentnie był najstarszy z całej trójki, choć jego wygląd wskazywał na to, że nie przekroczył jeszcze 50. Miał na sobie krótkie, poszarpane na końcach dżinsowe spodnie i koszulę z wysoko podwiniętymi rękawami. Wszystkie jego kończyny pokrywały rozmyte upływem czasu tatuaże. Bacznie zmierzył mnie wzrokiem, przyglądając mi się od góry do dołu. Rozpytany stwierdził, że znał Styca, że wszyscy go tam znali. Oznajmił mi, że niedźwiedź mieszkał na końcu wsi. Ponoć ludzie we wsi mówili na Styca niedźwiedź, bo był to wielki chłop i silny jak zwierz. On sam ponoć też tak o sobie mówił. Natomiast w pewnym momencie moi trzej rozmówcy jakby zaniemówili. Zorientowawszy się chyba, kim jestem, zgodzili się mówić dalej pod warunkiem, że kupię im butelkę wódki. Więc wszedłem do sklepu i kupiłem. Wręczyłem ją najstarszemu z mężczyzn, który natychmiast przekazał ją w ręce swojego kompana, skinieniem głowy dając mu sygnał, że może ją otworzyć. Młodszy, śliniąc wcześniej dłoń, odbił deńko butelki, odkręcił ją i napełnił jej zawartością kubek. Podał go koledze, a ten jednym haustem opróżnił go do dna. Lekko się krzywiąc, przetarł dłonią usta i splunął między nogi. Po chwili stwierdził, że niedźwiedź to był wariat nad warianty i że póki żył i pomieszkiwał w domu po swoich dziadkach, dostarczał wszystkim okolicznym mieszkańcom sporo niechcianej rozrywki. Jeden z mężczyzn pokazał mi grubą bliznę na nadgarstku, twierdząc, że w przeszłości Styc haratnął go tulipanem. Ponoć prawie się wtedy wykrwawił. W tym momencie do rozmowy włączyła się ekspedientka ze sklepu, która od jakiegoś czasu, stojąc w jego progu, przysłuchiwała się naszej rozmowie. Zeznała, że w latach bytności Styca w tej okolicy przynajmniej raz w miesiącu kratę w sklepie miała odgiętą, szybę wybitą, a półki z papierosami i z wódką puste. Później, jak zgłaszała na policję włamanie, to już nawet radiowóz nie przyjeżdżał do sklepu, tylko jechał prosto do Styca, a on leżał w swojej ruderze nawalony jak autobus. Zabierali go na wytrzeźwiałkę, potrzymali do rana i wypuszczali na wolność. Ponoć ciągle się awanturował, sprawiał wszystkim kłopoty, nie było na niego siły. A kiedy na koniec naszej rozmowy spytałem, gdzie go znajdę, wszyscy trzej mężczyźni zgodnie odrzekli, że na cmentarzu. Przekonywali mnie, że Styc od dawna nie żyje. I wtedy ekspedientka, która chwilę wcześniej sprzedała mi butelkę wódki, stwierdziła, że chyba nie wydała mi prawidłowo reszty. Pod pretekstem tego, że nie chciała mi być dłużna, zaprosiła mnie do sklepu, gdzie stanąwszy za ladą, oznajmiła mi, że mój podejrzany żyje, a jego ojczym przed kilkoma laty umieścił go w domu opieki w pobliskiej Głuszycy. I kiedy później zatelefonowałem do tego domu opieki, okazało się, że rzeczywiście tak było, że Styc wciąż był jego pensjonariuszem. Bezzwłocznie udałem się w drogę do tego miejsca, dokąd też sprowadziłem ze sobą kilkoro policjantów z wałbrzyskiej komendy. Byłem pewien, że jadę założyć kajdanki mordercy Moniki Goniec i Aleksandry Zdanowicz. Przyznam się, że miałem już dość tej sprawy. Mocno dawała mi się we znaki tęsknota za narzeczoną, która czekała na mnie we Wrocławiu.
Po przybyciu na miejsce z rozmowy z dyrektorką tego półzamkniętego domu opieki dowiedziałem się, że Bernard Styc po tym jak opuścił salę rozpraw w związku z jego atakiem na Zuzannę Radaszkiewicz przez kilka lat przebywał w zakładzie karnym w Wołowie. Odsiadując wyrok w tamtejszej celi, pociął w nocy twarz śpiącego współwięźnia, w związku z czym trafił do zamkniętego ośrodka dla psychicznie chorych. Z ośrodka udało mu się zbiec i przez jakiś czas ukrywał się na wolności. Właściwie to przebywał wtedy na wolności przez kilkanaście lat. W tym czasie jakby się uspokoił. Ponownie trafił w ręce policji po tym, jak targnął się na własne życie. Później trafił do prywatnego ośrodka w Głuszycy. Dyrektor tego ośrodka stwierdziła, że ktoś regularnie opłacał jego pobyt, ale nawet nie wiedziała kto. Prowadząc mnie do jego pokoju, powiedziała, że od dłuższego czasu jest stabilny psychicznie i można z nim sensownie porozmawiać. Niestety w czasie naszej wcześniejszej rozmowy telefonicznej nie powiedziała mi najważniejszej rzeczy. Mianowicie tego, że Styc w wyniku próby samobójczej, którą podjął przed kilkoma laty, stracił obie nogi. Dowiedziałem się o tym dopiero, gdy stanąłem przy jego łóżku. Patrząc na dwa zabandażowane kikuty, byłem niezwykle rozczarowany. Miałem do kobiety ogromny żal, że mnie o tym nie poinformowała, a gdy wyraziłem z tego powodu swoje pretensje, odparła, że to sprawa delikatnej natury i nie rozmawia się o tym przez telefon. Mimo, że podjęty przeze mnie trop okazał się być fałszywy, postanowiłem ze Stycem porozmawiać. Kobietę oraz towarzyszących mi policjantów poprosiłem, by zaczekali na korytarzu, a sam zostałem z nim w pokoju. Styc okazał się być typem człowieka, któremu niechętnie patrzy się w oczy. W pokrętnej rozmowie był wulgarny i pewny siebie. Opowiadając mi historię jego ataku na Zuzannę Radaszkiewicz, był wręcz z siebie dumny. W rozmowie ze mną sam siebie nazywał niedźwiedziem. Fragment zeznań świadka Bernarda Styca. Niedźwiedź z nim rozmawiał. Powiedział mu, że jego nogi zostały na przejeździe kolejowym w jakimś miasteczku pod Opolem. Niedźwiedź przechodził wtedy lekki kryzys, a całą tą historię z Radaszkiewicz pamięta doskonale. Niedźwiedź nie zabrał jej oczu. Niedźwiedzie nie jedzą przecież ludzkich oczu. Niedźwiedź je tylko ponakłuwał końcówką noża. Zresztą sama się prosiła, mogła nie wchodzić do lasu. W lesie rządzi niedźwiedź. Jej syn od lat wysyłał niedźwiedziowi listy z pogróżkami. Przysyłał mu je do więzienia. Odgrażał się, że załatwi go w zemście za matkę. Niedźwiedź miał zamiar się z nim rozmówić, miał mu pokazać na co go stać, ale teraz to już nieaktualne. Potem jak niedźwiedź trafił do ośrodka, ten gówniarz wysyłał swoje listy na adres jego ojczyma. Niedźwiedź wciąż ma wszystkie jego listy. Skrupulatnie je zbiera. Zamierza się na nim odegrać, jak tylko odrosną mu nogi. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Bredził, więc średnio w te jego brednie wierzyłem. Ale poprosiłem go o wysoki sądzie, by pokazał mi chociaż jeden z tych listów z pogróżkami, które rzekomo otrzymywał od syna Radaszkiewicz. Wtedy on wychylił się i sięgnął do szuflady w stojącej obok jego łóżka szafce. Wyjął stamtąd foliową koszulkę na dokumenty i spośród znajdujących się w niej skrawków papieru wygrzebał jeden z nich. Kiedy mi go podał, okazało się, że jest to taki sam świstek papieru jak te, które wyjąłem ze skrzynki na listy Aleksandry Zdanowicz. Znajdujący się na nim wielokrotnie pogrubiony czarnym długopisem napis głosił: zdechniesz. W charakterze pisma natychmiast rozpoznałem dzieło poszukiwanego przeze mnie mordercy. Serce zaczęło walić mi jak oszalałe. Gdy z owym świstkiem w ręce opuszczałem budynek ośrodka, z okien Styca dochodził do moich uszu jego śpiew. Śpiewał piosenkę, którą w dzieciństwie śpiewał chyba każdy z nas. Zaczynała się od słów: stary niedźwiedź mocno śpi. Ja sam nie mogłem wtedy wykrztusić siebie ani słowa. Byłem skołowany i niezwykle wściekły na siebie za to, że nie przyszło mi do głowy, by już dawno pójść tym tropem. Miałem też z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia. Być może mogłem zapobiec temu, co wydarzyło się jeszcze tej samej nocy. Być może prezes zarządu koksowni wciąż by żył. Nie, żebym się obwiniał za jego śmierć, ale czasami zastanawiam się, czy mogłem jej zapobiec. Sprawca już po tym, jak zasztyletował go w jego własnym mieszkaniu, wydubał mu oczy, a z jego sejfu zabrał myśliwską dubeltówkę. Tym samym zaczął stanowić dla otoczenia jeszcze większe zagrożenie niż do tej pory. Kolejnego dnia, tuż po tym jak po oględzinach miejsca zbrodni opuściłem mieszkanie zamordowanego Kruka, poprosiłem Kozłowskiego, by skontaktował się z obserwującymi Radaszkiewicz wywiadowcami. Chciałem wiedzieć, gdzie mogę ją znaleźć. Otrzymałem informację, że udała się do kościoła na mszę.
Pojechałem więc pod ten kościół, a gdy zobaczyłem, jak z niego wychodzi, podszedłem do niej i oznajmiłem jej wprost, iż to jej syn jest odpowiedzialny za śmierć Goniec Zdanowicz i Kruka. I jakoś wcale nie była tą informacją zaskoczona. Fragment zeznań świadka Zuzanny Radaszkiewicz. Mój syn to dobry człowiek, wiem to, bo go wychowałam. Przez pierwsze lata swojego życia był wspaniałym dzieckiem. Później się zmienił. Wtedy, gdy dowiedział się o faktycznej przyczynie mojej ślepoty, przez kilka pierwszych miesięcy udawało nam się utrzymać to przed nim w tajemnicy. Wraz z Tadeuszem, jego ojcem, okłamywaliśmy go, twierdząc, że moje oczy zaatakował nowotwór i z dnia na dzień musieli mi je usunąć chirurdzy. Skądinąd dekoratorki często zapadały na różne choroby, skóry, dróg oddechowych, układu pokarmowego. Powód był błahy. W trakcie pracy zwilżałyśmy ustami pędzelki, modelując tym samym z ich łosia dzióbek, żeby lepiej się nimi malowało. W ten sposób szkodliwe substancje z toksycznej farby wnikały do naszych organizmów. Oczywiście same jej opary też były szkodliwe. Nie powiedziałam synowi prawdy, ponieważ nie chciałam, by cierpiał razem ze mną, lecz wie, wysoki sąd, jacy są ludzie. Dowiedział się, jak było naprawdę, od kolegów z podwórka. Był wtedy młodym chłopcem i oszalał z rozpaczy i nienawiści do człowieka, który mi to zrobił. Ale żeby mówić o tym, co było później, żeby sąd mógł zrozumieć mojego syna, powinnam chyba zacząć od początku. Tadeusz, ojciec Pawła, był kierowcą w tej samej fabryce, w której pracowałam jako dekoratorka. Rozwoził służbową nysą, misy, wazy i talerze do licznych hurtowni w całym kraju. Było 7 lat starszy ode mnie, już wtedy był też bezdzietnym rozwodnikiem. Rozstał się z żoną po 5 latach małżeństwa, zachowując prawo do spółdzielczego mieszkania, w którym później organizował suto zakrapiane imprezy. Nie stronił też od przelotnych znajomości z kobietami. Ja wtedy oczywiście nic o tym nie wiedziałam. W fabryce pracowałam dopiero od kilku tygodni. Chociaż mogłam się tego domyśleć, widując go chociażby z Krystyną, która wśród męskiej części załogi nosiła miano frywolnej Kryśki. W towarzystwie krążyły o niej istne legendy. Muszę przyznać, że z Tadeuszem mieliśmy się ku sobie od dawna. Był przystojny, jeszcze wtedy zadbany, podobał się wielu kobietom. Mnie, młodej i naiwnej, także. Mijając się na terenie fabryki, często wymienialiśmy zaczepne spojrzenia, jednak wciąż nie mieliśmy okazji bliżej się poznać. Pewnego dnia zgodził się podwieźć mnie do domu. Wtedy jeszcze mieszkałem z rodzicami w małym poniemieckim domku na wsi pod Wałbrzychem, skąd do pracy dojeżdżałem PKS-em. Skończyłam właśnie nocną zmianę i widząc przygotowującego się do wyjazdu w trasę Tadeusza, zagaiłam go o możliwość podwiezienia. Zgodził się bez chwili wahania. Akurat wybierał się w moje okolice, więc było mu niejako po drodze. Stwierdził, że dla mnie jest gotów przejechać kilka dodatkowych kilometrów. Umówiliśmy się pod bramą fabryki, nieopodal pawilonu z połem, do którego udał się jeszcze po butelkę żytniej. Spod sklepu wyruszyliśmy nie bez problemów. Wysłużony silnik Nysy odpalił za którymś tam razem. Na szczęście, ku radości nas obojga, rozmowa w czasie jazdy mocno nam się kleiła. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów Nysa zatrzymała się w przydrożnym zagajniku. Tadeusz, pod pretekstem opróżnienia pęcherza za najbliższym drzewem, w pośpiechu opuścił kabinę. Po powrocie na przykręconej do deski rozdzielczej drewnianej półce postawił wyjętą ze schowka butelkę wódki i brudny kieliszek. Wyjął też ze swojej torby dwie butelki czerwonej, mocno gazowanej oranżady. Miał w zwyczaju podbierać ją z zakładowej stołówki. Cóż mogę powiedzieć? Oczarował mnie i uległam mu wtedy. I w ten sposób na świecie pojawił się nasz syn Paweł. Później, ze względu na dobro Pawła, a w szczególności po to, by zamknąć ludziom usta, bo wie wysoki sąd, jacy są ludzie, Tadeusz zgodził się zamieszkać z nami w domu moich rodziców na wsi. Niestety od samego początku niechętnie podejmował się roli ojca, a jego hulaszczy tryb życia szybko dał się nam wszystkim mocno we znaki. Każdego miesiąca po wypłacie znikał jak kamfora, by po kilku dniach z powrotem pojawić się we wsi z pustymi kieszeniami. Nie poczuwał się do nowej roli, nie istniały dla niego żadne obowiązki. Strofowany przeze mnie i moich rodziców wywoływał awantury, po których znikał na kolejne dni. Na szczęście posiadałam silny instynkt macierzyński i od pierwszych chwil dbałam o syna na tyle, na ile mogłam. W całości poświęciłam się jego wychowywaniu. Pomogli mi w tym rodzice, którzy z trudem pogodzili się z zaistniałą sytuacją. Paweł rósł jak na drożdżach i rzadko chorował. Szybko zaczął chodzić i mówić, był
ciekaw otaczającego go świata. Być może miałby szansę na normalne dzieciństwo, gdyby nie postępująca choroba alkoholowa ojca. Czasami udawało mi się wygrzebać z cuchnących ubrań Tadeusza jakieś pieniądze, lecz zwykle były to tylko drobne kwoty. Zresztą on wiele nie zarabiał, a tym co miał niechętnie z kimkolwiek się dzielił. W naszym starym domu, w którym nigdy się nie przelewało, zapanowała jeszcze większa bieda, gdy pod pretekstem redukcji etatów bezceremonialnie zwolniono go z pracy. Innej w tym czasie i w tej okolicy nie sposób było znaleźć. W tamtych latach po kolei bowiem upadały okoliczne przedsiębiorstwa, zakłady przemysłowe, kopalnie węgla. Niewielkie emerytury moich rodziców, na których utrzymaniu od tej pory wszyscy pozostawaliśmy, na długo nie starczały. Nasza sytuacja materialna była fatalna, a wiecznie goły i wesoły Tadeusz staczał się na dno, ciągnąc nas wszystkich ze sobą. Od tego momentu pił już bezustannie i stał się wszystkim jeszcze bardziej obcy. Czasami imał się dorywczych prac, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczał wyłącznie na alkohol i spłatę zaciągniętych w okolicy długów. We wsi na stałe przylgnęła do niego opinia degenerata. Zgorzkniały i sfrustrowany, z czasem stał się też agresywny. Coraz częściej bez powodu znęcał się nad nami i zaurojony w swoim pijackim umyśle przewinienia, bił Pawła wyrwanym z prodliża kablem, ewentualnie skakanką. Zdarzało się, że pod moją nieobecność przypalał go papierosami. Nie raz i nie dwa wdałam się z Tadeuszem w bójkę, stając w jego obronie. Mój syn dorastał w atmosferze ciągłego zagrożenia. Wiecznie czujny, spięty, gotowy na ojcowski cios. Wracając ze szkoły, niechętnie przekraczał próg naszego domu, gdzie codziennie zmuszony był słuchać przekleństw i wyzwisk. Patrząc na moje wiecznie zapłakane oczy, nabawił się nerwowych tików, do krwi obgryzał paznokcie. Sytuacja stała się jeszcze bardziej beznadziejna, gdy na mojej drodze pojawił się wstyd. Po tych wydarzeniach na długie miesiące zapadłam na depresję, a ukojenie odnajdywałam jedynie w Biblii, którą czytał mi mój syn. Biblijne opowieści o miłosiernym i sprawiedliwym Stwórcy z czasem uwiodły go na tyle, że sam szczerze go pokochał. Wraz ze mną modlił się do niego często i gorliwie, zaczął też regularnie uczęszczać do kościoła. W tajemnicy przed ojcem bezbożnikiem został nawet ministrantem. Częste rozmowy i kontakt z Bogiem rekompensowały mu okrutne dzieciństwo. Niestety tylko do czasu, gdy kompanie od kieliszka nie wspomnieli jego ojcu o pełnionej przez niego posłudze. Wiedziony pijackimi zwidami Tadeusz w kolejną niedzielę udał się za Pawłem do kościoła. Tam siłą wyciągnął go z zakrystii, wrzeszcząc przy tym w niebogłosy, że nie pozwoli, by zboczeńcy w sukienkach psuli mu dziecko. Po powrocie do domu kazał mu spalić w kuchennym piecu Biblię i wiszący nad drzwiami drewniany krzyż. Paweł stanowczo odmówił, więc ojciec za karę pobił go do nieprzytomności. Prawdopodobnie zatłukłby go wtedy na śmierć, gdyby nie zaalarmowały mnie dochodzące z dołu krzyki. Odpoczywałam wtedy w sypialni na piętrze. Zeszłam po schodach, chwyciłam po łomacku leżący na stole w kuchni nóż i wbiłam go Tadeuszowi w plecy. Niestety przeżył, choć ja byłam gotowa pójść wtedy do więzienia. Niedługo po tamtych wydarzeniach w związku z moim kalectwem i alkoholizmem Tadeusza, Pawła nam odebrano. Na wieść o tym serce jego babci pękło, zmarła nad ranem w swoim łóżku. Tego samego dnia jego dziadek powiesił się w szopie za domem. Jeśli ktoś zastanawia się nad przyczynami szaleństwa mojego syna, to w tym, co powiedziałam, powinien znaleźć ich przynajmniej kilka. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Zażądałem, by świadek podała mi możliwe miejsce przebywania jej syna. Ta podała mi adres mieszkania, które zostawił po sobie jego ojciec. W towarzystwie antyterrorystów natychmiast udałem się na jedno z wałbrzyskich osiedli. Po wyłamaniu drzwi wejściowych we wskazanym mieszkaniu nikogo nie zastaliśmy. W jednym z jego pomieszczeń na podłodze znajdował się brudny, przykryty kocem materac, w drugim stara komoda, na której stał zakręcony duży słoik. Spozierały na mnie z niego zatopione w spirytusie ludzkie oczy. Trzy pary oczu. W szufladach komody odnalazłem kilka arkuszy papieru, takiego samego jak ten, na którym sprawca zamieszczał swoje pogróżki, i czarny długopis. Nic więcej w tym mieszkaniu nie było, w tym ani jednego odcisku palca. Lokatorzy sąsiednich mieszkań stwierdzili, że jeśli ktoś do tego mieszkania wchodził, to musiałby to robić bezszelestnie i wyłącznie w nocy, bo oni od dawna nikogo przy jego drzwiach nie widzieli. Niepocieszony wróciłem do komendy, by dokładnie prześledzić życiorys Pawła Radaszkiewicza. Łącznie z przesłuchaniem świadków zajęło mi to 3 dni, ale opłaciło się.
Przynajmniej kilka spośród uzyskanych przeze mnie informacji było wyjątkowo zaskakujących. Jak się okazało, jedyny syn Tadeusza i Zuzanny wydał swój pierwszy krzyk nie pośród szpitalnych ścian, jak powinno to mieć miejsce, lecz w kabinie tej samej porzewiałej Nysy, w której go spłodzono. Wiozący rodzącą Zuzannę do szpitala Tadeusz śpieszył się tak bardzo, że pod rozgrzaną do czerwoności głowicą silnika pękła uszczelka. Tryskający spod niej olej zalał blok silnika i odparowując na rozgrzanych cylindrach natychmiast zamienił się w dym, który równie błyskawicznie zasnął wnętrze kabiny, bezlitośnie gryząc w gardła i szczypiąc w oczy jej pasażerów. Tadeusz nie odpuścił, zredukował bieg i dodał gazu, wprowadzając silnik na jeszcze wyższe obroty. Chwilę później spod maski rozniósł się głośny świst wydobywającej się z przegrzanej chłodnicy pary i wysłużona Nysa stanęła w środku nocy na polnej drodze, którą nieopatrznie obrał jako skrót do szpitala. Wijącej się w bolesnych spazmach kobiecie dopiero wtedy odeszły wody, wsiąkając w gąbkę podartego siedziska. W oparach toksycznego dymu przy skąpym świetle ledwie żarzącej się w podsuficie lampki, zmuszony okolicznościami Tadeusz, przeklinając na czym świat stoi i dodając sobie animuszu zawartością wyjętej ze schowka małpki, przyjął na świat syna. Gdy emocje nieco opadły, a silnik ostygł, udało im się w końcu dotrzeć do szpitala. Na miejscu okazało się, że chłopiec urodził się całkiem zdrowy. Gorzej było z Zuzanną, która po porodzie w mało komfortowych warunkach wymagała tygodniowej hospitalizacji. Tadeusz Kłuszyński, który odebrał wtedy poród, był wieloletnim pracownikiem fabryki porcelany Wałbrzych. Pracował tam jako kierowca, notoryczny pijak i zakała rodziny. Zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku. Za życia okrutnie znęcał się nad synem, który dobrze się uczył, nie sprawiał problemów wychowawczych, choć, jak twierdziła jedna z jego dawnych nauczycielek, z powodu trudnej sytuacji materialnej swoich rodziców był dzieckiem mocno skrytym i brakowało mu pewności siebie. W pewnym momencie trafił do placówki opiekuńczej. W jego domu miała miejsce awantura, podczas której niewidoma już wtedy Zuzanna pchnęła nożem swojego konkubenta. Sprawą zajął się sąd rodzinny i mimo, że poszkodowany wycofał zarzuty, zdecydował się odebrać rodzicom prawo do opieki nad synem. Chłopiec trafił do domu dziecka w Walimiu. Tam dorastał i skończył zawodówkę. Po osiągnięciu pełnoletności opuścił placówkę i słuch po nim zaginął. Nie mogąc znaleźć nic na temat dorosłego Pawła Radeszkiewicza, postanowiłem skontaktować się z CBS-em. W bazie danych udostępnianej im przez Interpol znalazłem informację o tym, że mój nowy podejrzany był poszukiwany międzynarodowym listem gończym w związku z artykułem 141 naszego kodeksu karnego, wliczając w to dwa jego pierwsze paragrafy. Okazało się, że Paweł Radaszkiewicz to zwolniony dyscyplinarnie ze służby żołnierz legendarnej francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Poszukiwał go Interpol w związku z podejrzeniem służby najemnej w kilku ogarniętych wojną krajach. Pobrałem z bazy Interpolu kilkadziesiąt meldunków, w którym figurowało nazwisko Radaszkiewicza. Gdy później czytałem te meldunki, wszystko zaczęło układać mi się w całość. Okazało się, że poszukiwany przeze mnie mężczyzna to zaprogramowany zabójca. Niestety, tacy ludzie regularnie zmieniają tożsamość. Radaszkiewicz mógł być kim chce, mógł też być wszędzie. Spodziewałem się, że posługiwał się przynajmniej kilkoma paszportami. Nadałem jego personalia Straży Granicznej, ale nieszczególnie liczyłem, że uda się go zatrzymać na lotnisku czy na granicy. Czułem, że wciąż jest w Polsce i wcale nie zamierza uciekać. Być może też planował już kolejne zabójstwo. Musiałem więc spróbować jak najszybciej go odnaleźć. Nadałem za nim krajowy list gończy, a potem spotkałem się z dyrektorką domu dziecka, w którym przebywał aż do momentu osiągnięcia pełnoletności. Fragment zeznań świadka Magdaleny Kujdy, dyrektor byłego domu dziecka w Walimiu. Do nas w większości trafiały dzieci z patologicznych rodzin. O skali tej patologii niech świadczy fakt, że niektóre z nich 5- i 6-latki, znalazłszy się w naszym ośrodku, nie potrafiły nawet mówić, zamiast tego szczekały. Wiele z nich dopiero u nas po raz pierwszy w życiu najadło się do syta. Dzisiaj okolice Wałbrzycha to już nieco inne miejsce, w otaczającej nas rzeczywistości sporo się zmieniło. W tamtych latach, kiedy trafił do nas Paweł, było naprawdę ciężko. Życie w ogóle nas nie rozpieszczało. Wracając do tematu Pawła, on był inny od pozostałych dzieci. Na tle większości naszych podopiecznych mocno się wyróżniał. Początkowo straszliwie cierpiał po rozstaniu z matką, długo nie potrafił się u nas odnaleźć, lecz z czasem przywykł.
z dala od zapachu wódki, krzyków i widoku znienawidzonego ojca, pod opieką lekarzy i wychowawców w ciszy i spokoju wracał do zdrowia. Dzięki pomocy psychologów z dnia na dzień odzyskiwał pewność siebie. Ostatecznie całkiem dobrze odnalazł się w nowej rzeczywistości. Był lubiany przez kolegów i koleżanki, nigdy nie sprawiał kłopotów. W zakratowanym, otoczonym murem ośrodku, który inne dzieci często nazywały więzieniem, czuł się jak w prawdziwym domu. W późniejszych rozmowach nigdy nie wspominał rodziców ani dziadków. Wydawało się, że na stałe zapomniał o wydarzeniach z dzieciństwa. Czytał literaturę piękną i poezję, był ciekaw otaczającego go świata. Kibicował górnikowi Wałbrzych, nad jego łóżkiem wisiał klubowy szalik. Czasami w nagrodę za dobre sprawowanie jeden z naszych wychowawców zabierał go wraz z innymi podopiecznymi na mecze. Nigdy nie sprawiał nam żadnych problemów, dzięki czemu często uzyskiwał zgodę na samotne opuszczenie ośrodka. Spacerował wtedy po okolicznych górskich szlakach, trenował tam biegi przełajowe. Potrafił wrócić, słaniając się na nogach ze zmęczenia. Był przy tym niezwykle zdyscyplinowany, zawsze wracał na czas. Pewnego dnia w jego ręce trafiła książka Białoskórskiego, 10 lat piekła w Legii Cudzoziemskiej. Jak później on sam często twierdził, książka ta odmieniła jego życie. Przeczytał ją jednym tchem, później kolejny raz i kolejny. Wielokrotnie i bez reszty oddawał się lekturze, pogrążając się w świecie awanturniczych przygód jej bohatera, żołnierza elitarnych oddziałów Legii Cudzoziemskiej. W okamgnieniu jego umysł opanowała chęć wstąpienia w szeregi legionistów, przeżycia podobnych jak autor książki przygód. Ze wszystkich sił zapragnął być taki jak on. Szybko zdobył interesujące go informacje na temat historii tej formacji i zasad rekrutacji. Poprzysiągł sobie wstąpić do Legii Cudzoziemskiej, gdy tylko osiągnie pełnoletność i będzie mógł opuścić ośrodek. Miał dopiero jakieś 15 lat, więc pozostały mu czas postanowił wykorzystać, solidnie się do tego przygotowując. Wiedząc, że kandydaci do służby w Legii przede wszystkim muszą być doskonale wybiegani i nadzwyczaj sprawni, rozpoczął regularne treningi. Kolejne miesiące swojego życia poświęcił ćwicząc na naszej siłowni i zdobywając odpowiednią kondycję. Trenował biegi przełajowe w paśmie górsowych i kamiennych. Biegał i maszerował po ich zboczach, poznając przy okazji najskrytsze ich zakamarki. Spędzał w górach całe dnie i noce, sypiając pod gołym niebem w prowizorycznych legowiskach. Uczył się technik przetrwania w niesprzyjających warunkach, pracy z nożem, mapą i kompasem. Niezwykle zawzięcie pracował nad kondycją i tężyzną fizyczną. Potrafił biec tak długo, aż jego organizm zupełnie odmówił mu posłuszeństwa. Cieknącą z nozdrzy krew tamował ręką i biegł dalej. Gdy nie miał już siły biec, czołgał się po ziemi, aż osiągnął obrany punkt. W przerwach podciągał się na gałęziach i robił pompki. Wiem to, ponieważ choć na co dzień był bardzo skryty, akurat o tym lubił opowiadać. Szybko też osiągnął zdumiewające efekty. Z wiotkiego, przygarbionego chłopca wyrósł atletyczny młodzieniec. Bił na głowę swoich kolegów praktycznie w każdej sportowej dyscyplinie. Co się z nim stało, gdy opuścił nasz dom dziecka? Nie wiem. Być może faktycznie zaciągnął się do Legii. Niestety mimo szczerych chęci nie potrafiłam powiedzieć panu Lipkemu, gdzie mógłby go znaleźć lub też z kim mógłby się on dziś zadawać. Spodziewałam się, że jeśli ukrywał się w okolicznych Wałbrzychowie górach, policja nigdy go nie znajdzie. Bez urazy, ale znał je lepiej niż każdy z policjantów własną kieszeń. W tych górach znajdują się kilometry korytarzy wydrążonych w czasie wojny rękoma przymusowych robotników. Wiele z nich wciąż pozostaje tajemnicą. Dla nas oczywiście, bo istnieją zapaleńcy tacy jak Paweł, którzy dobrze je poznali. W wolnych chwilach samotnie je eksplorował. Wszyscy o tym wiedzieliśmy i traktowaliśmy to jako jeden z elementów jego terapii. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Przez kolejne dwa dni w Wałbrzychu i okolicznych górach trwały intensywne poszukiwania Pawła Radaszkiewicza. Choć nie miałem pewności, że tam się ukrywał, liczyłem na to, że go wypłoszymy i prędzej czy później pojawi się u matki albo w okolicy dawnego mieszkania ojca. Miałem też nikłą nadzieję na to, że czując jak grunt pali mu się pod nogami, zechce w pośpiechu opuścić Polskę i wpadnie na granicę. Wszystkie drogi prowadzące do Wałbrzycha od południowego zachodu były obstawione przez uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy policji.
Dwu- i trzyosobowe patrole miały za zadanie skontrolować każdy pojazd, w którym znajdował się mężczyzna w wieku między 20 a 40 rokiem życia i kontaktując się za pomocą radia z nadzorującym akcję dyżurnym, potwierdzić jego tożsamość. Podobnie sytuacja wyglądała w rejonie pobliskich Gursowich. Na ulicach Walimia i Głuszycy roiło się od wojskowych ciężarówek i policyjnych radiowozów. Tamtejsze szlaki turystyczne po niemieckie sztolnie i bunkry przeczesywali funkcjonariusze dolnośląskiej policji, żołnierze 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka oraz pracownicy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Piesze patrole z psami tropiącymi przetrząsały pobliskie lasy, patrole mobilne poruszające się na quadach i motocyklach, okoliczne pola i drogi. Ich zadaniem było sprawdzenie każdego zagłębienia w ziemi w poszukiwaniu śladów ludzkiej egzystencji. Okolice patrolował wyposażony w kamerę termowizyjną policyjny śmigłowiec, zataczając szerokie kręgi nad zalesionymi szczytami. Jego załoga miała za zadanie skupić się na poszukiwaniu samotnie poruszających się po górach turystów płci męskiej i informować mobilne naziemne patrole o miejscu ich przebywania. Te z kolei miały bezzwłocznie do nich dotrzeć i poddać kontroli. Niestety, zakrojone na tak szeroką skalę poszukiwania Pawła Radaszkiewicza nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Z wyznaczonego rejonu nie napłynęły żadne pozytywne meldunki, przez co po dwóch dobach akcja została odwołana. Ja dostałem później reprymendę, że zbyt dużo kosztowała. Postanowiłem wtedy znaleźć jakiś sposób, by go sprowokować, aby wylazł z nory i sam do mnie przyszedł. W końcu, żeby schwytać drapieżnika, nie szuka się go, tylko wywabia. W międzyczasie podjąłem się jeszcze próby wyjaśnienia przyczyn zagadkowej dla mnie śmierci jego ojca. Uznałem za mocno prawdopodobne, iż mógł pożegnać się ze światem w inny sposób niż opisano to w dokumentach dotyczących jego zgonu. Wynikało z nich, że w trakcie srogiej zimy spadł mu na głowę betonowy gąsior, który wieńczył dziurawy dach jego domostwa. Miało to miejsce na jego własnym podwórzu akurat w dniu, gdy jego syn osiągnął pełnoletność i dziwnym zbiegiem okoliczności tego dnia do późna przebywał na przepustce. Tak przynajmniej wynikało z dokumentów ośrodka, z którymi również się zapoznałem. Ugodzony w głowę mężczyzna stracił przytomność i zamarł leżąc tuż pod drzwiami swojego domu. Na jego głowie odkryto ślad uderzenia tym pokrawędzistym przedmiotem, wokół jego zwłok walały się odłamki betonowego gąsiora. Na tej podstawie biegły orzekł przyczynę jego zgonu i zakwalifikował ją jako nieszczęśliwy wypadek. Nie bardzo wierzyłem w takie wypadki. Takich jak on diabli wcale łatwo nie biorą. Tym bardziej, że w rzeczach Pawła, które znajdowały się w archiwum Walimskiego Domu Dziecka, odnalazłem stary, zakrwawiony młotek, który pozwolił mi sądzić, że Paweł Radaszkiewicz miał na sumieniu więcej niż 3 ofiary. Ów młotek, według słów dyrektor Domu Dziecka, Paweł własnoręcznie wykonał w trakcie zajęć. Uczył się on bowiem zawodu ślusarza. W oczekiwaniu na jakikolwiek ruch mojego podejrzanego, wystąpiłem do sądu o zgodę na ekshumację zwłok jego ojca. Dzięki znajomościom naczelnika Kozłowskiego pozytywna decyzja wróciła do nas w ciągu doby. Sekcja zwłok szczątków Tadeusza Kłuszyńskiego wykazała, że przyczyną jego zgonu była rana tłuczona głowy oraz późniejsze wychłodzenie organizmu. Nic nowego. Ale oględziny szczątków wykazały coś jeszcze. Mianowicie to, że podstawa odnalezionego przeze mnie koślawego młotka pasowała idealnie do wgłębienia w jego czaszce. Tym sposobem zyskałem niepodważalny dowód na to, że Paweł Radaszkiewicz zamordował również swojego ojca. Fragment zeznań świadka Zuzanny Radaszkiewicz. Paweł służył wtedy w 2. Cudzoziemskim Regimencie Spadochroniarzy. Był niezwykle dumny, że do niego trafił. W czasie, gdy pełnił misję na Bałkanach, wydarzył się tam fatalny incydent, który zaważył na jego dalszym losie. Jego oddział stacjonował w Serbii, w jednej z tamtejszych górskich wiosek. Legioniści patrolowali okoliczne wsie, pilnowali, by miejscowi nie robili sobie nawzajem krzywdy. Wokół niewiele się działo, więc młodzi żołnierze wciąż szukali sobie rozrywki. Dostarczała im jej m.in. córka zarządcy tej wsi za drobną opłatą. Paweł w rozmowie ze mną zarzekał się, że nigdy nie miał z tą dziewczyną nic wspólnego. Niestety po jakimś czasie zaszła ona w ciążę. Nikt nie wiedział z kim, być może nawet nie był to żaden z żołnierzy. Pewnego dnia pod bramą wojskowej bazy pojawił się jej brat, krzycząc, że ktoś zhańbił jego siostrę. Żądał możliwości rozmówienia się z nim.
oczywiście odesłano go z kwitkiem, lecz sytuacja w ciągu kilku kolejnych dni zaogniła się na tyle, że francuscy dowódcy postanowili znaleźć winnego i przykładnie go ukarać, by zażegnać przybierający na sile konflikt. Jednego z żołnierzy okrzyknięto ojcem nienarodzonego jeszcze dziecka i po prostu odesłano go do Francji, do jego macierzystej jednostki. Prawdopodobnie wcale nie był sprawcą tego zamieszania, lecz zgłosił się na ochotnika, domyślając się, że dzięki temu będzie mógł opuścić nieprzyjazne tereny. I wydawałoby się, że sprawa na tym ucichła. Niestety, tydzień później ktoś zakradł się pod osłoną nocy w pobliżu bazy i zastrzelił pełniącego służbę wartowniczą przy bramie legionistę. Śmiertelny strzał padł ze szczytu pobliskiego wzgórza. Od razu w bazie wszczęto alarm i oddział mojego syna skierowano do wsi w poszukiwaniu mordercy. Wściekli z powodu śmierci swojego kolegi legioniści odnaleźli karabin w skrytce znajdującej się w jednym z domów pod podłogą i pobili jego właściciela na śmierć. Był to brat tej dziewczyny. Później podpalili też jego gospodarstwo. Podczas późniejszego procesu miejscowi wskazali Pawła jako jednego ze sprawców. On na kolanach mi przysięgał, że wiedząc wtedy, co się święci, nawet nie przekroczył progu tego domu. Obserwował tylko wszystko z zewnątrz. Niestety sprawa była zbyt poważna i stała się zbyt głośna, aby zamieść ją pod dywan. Na szczęście Paweł został tylko dyscyplinarnie zwolniony ze służby. Wiem, że niektórzy jego koledzy z plutonu otrzymali też wyroki więzienia. Po tym wszystkim przeszedł załamanie. Przez kolejne pół roku przebywał we Francji, lecz później stamtąd wyjechał. Wiem, że był w Afganistanie, Iraku, w południowej Afryce i prawdopodobnie też gdzieś na Bałkanach. Po powrocie opowiedział mi, co tam przeszedł. Niech mi wysoki sąd wierzy, ludzki rozum nie jest w stanie tego pomieścić. I jego głowa też tego nie wytrzymała. Zło, którym przesiąkł, służąc najpierw w Legii, a później będąc najemnikiem na usługach kroczących po trupach do władzy dyktatorów, musiało w końcu znaleźć ujście. Zawsze najgorzej wspominał ten worek pełen głów. W Afganistanie płacili mu od głowy, dosłownie, a ludzie są w stanie wszystko zrobić dla pieniędzy, zwłaszcza gdy mają kaleką matkę. Żeby otrzymać zapłatę, musiał dostarczyć dowody na to, że wywiązał się z zadania. Pewnego razu w tymże worku miał cztery ludzkie głowy. Przewiesił go sobie przez ramię i szedł z nim grzęznąc w piaskach pustyni Dashte Margo, a krew z niego ściekała mu po plecach. Mówił mi, że śni mu się to każdej nocy. To i wiele innych podobnych koszmarów, również tych z dzieciństwa. W zeszłym roku wyjechał do Syrii. Wiem o tym, ponieważ przed wyjazdem przyszedł do mnie. Bandażowałam mu skaleczoną rękę. Powiedział mi wtedy, że wzywają go demony przeszłości i choć bardzo chciałby zostać, to musi wyjechać. Nie wiedziałam, że dość szybko wrócił do Polski. Nie wiedziałam, że jest odpowiedzialny za śmierć tych ludzi. Powiedział mi wtedy, że całe życie toczy walkę, ale jeszcze nigdy nie trafił na godnego sobie przeciwnika. Takiego, który stawiając mu czoła, nie okazałby strachu i że nie ustaje w jego poszukiwaniach. Spytałam go, czy nie chciałby poddać się jakiejś terapii. Odmówił. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Po tym jak wpadłem na pomysł, w jaki sposób sprowokować Radaszkiewicza do wyjścia z ukrycia, natychmiast udałem się do jego matki pod pretekstem konieczności złożenia przez nią kolejnych zeznań. O dziwo przyjęła mnie nadzwyczaj ciepło i była wyjątkowo rozmowna. Po raz pierwszy też odniosłem wrażenie, że w ani jednym wypowiedzianym przez nią zdaniu nie mijała się z prawdą. W pewnym momencie, niby od niechcenia, poinformowałem ją, że jej oprawca, to znaczy Bernard Stytz, żyje, trzyma się całkiem nieźle i dalej mocno dokazuje. Powiedziałem jej, zresztą zgodnie z prawdą, że przebywał on w prywatnym domu opieki w Głuszycy. No, opowiadałem jej też o nim sporo głupot. Obiadki, masaże, wieczorne spacerki wokół ośrodka, całodobowa opieka lekarzy i pielęgniarek. Żyć, nie umierać. Dodałem na koniec, że Stytz w ośrodku będzie przebywał jeszcze tylko przez dobę, ponieważ kolejnego dnia miał rzekomo zostać doprowadzony do prokuratury w związku z najnowszymi swoimi wybrykami. Oznajmiłem Zuzannie Radaszkiewicz, że jej oprawca tym razem miał trafić w zakraty na zawsze. Tak się akurat miało złożyć, że to prawdopodobnie były jego ostatnie godziny na wolności. Taką historyjkę wtedy wymyśliłem, wysoki sądzie, i ku mojemu zaskoczeniu Zuzanna Radaszkiewicz ją podchwyciła. Pozbyła się mnie z mieszkania, twierdząc, że musi udać się na zakupy.
Śledziłem ją wtedy. Minąwszy 4 sklepy, udała się do kościoła, który mieścił się w pobliżu rynku. Kiedy zobaczyłem, jak z towarzyszącym jej czwornogiem przekracza jego próg, zrozumiałem, że ona w tym kościele spotyka się ze swoim synem, albo przynajmniej zostawia mu tam wiadomości. Niestety już po mszy Radaszkiewicz prawdopodobnie rozpłynął się w tłumie opuszczających kościół ludzi. Nie udało mi się go wtedy namierzyć, a do wnętrza kościoła nie zdecydowałem się wejść, ponieważ gdyby zorientował się, że został namierzony przez policję, mógłby zrobić komuś krzywdę. Dopiero później dotarło do mnie, że na dobrą sprawę ja nawet nie wiedziałem, jak on wygląda. Mając nadzieję, że Zuzanna Radaszkiewicz przekazała informację o miejscu pobytu Styca swojemu synowi, udałem się do domu opieki w Głuszycy, na terenie którego samotnie zostawiłem na niego pułapkę. Dlaczego samotnie? Ano dlatego, że nie miał wtedy kto mnie wesprzeć. Kwadrans po 20, teren położonego na uboczu domu opieki opuszczali ostatni już goście, a pełniący wtedy dyżur dwaj pielęgniarze regularnie krążyli między ogrodem a budynkiem, wprowadzając do jego wnętrza powracających ze spaceru podopiecznych. Kilkadziesiąt minut później, na chwilę przed 22, światła większości jego okien były już zgaszone. Jedyne lampy paliły się już tylko w jaskrawo rozświetlonym holu i pomieszczeniu znajdującym się na prawo od wejścia, tuż za recepcją. Jego uchylone okno wychodziło na ogród i słychać było dochodzące z jego wnętrza odgłosy transmisji meczu. W szybach odbijały się kolorowe migawki pochodzące z ekranu zawieszonego wysoko telewizora. Gdy zza okalających ośrodek zalesionych wzgórz wyłonił się księżyc, szerokie przeszklone drzwi domu opieki otworzyły się i z jego wnętrza wyszedł jeden z pielęgniarzy. Krępy mężczyzna w białym kitlu i chodakach, poruszając się wybrukowaną aleją wzdłuż ciągnących się jedna za drugą latarni, kierował się do pordzewiałej bramy. Stanął przy niej i oplótł najbliższe sobie przęsła obu jej skrzydeł grubym łańcuchem, a jego końce spiął kłódką. Wróciwszy do wnętrza budynku, zamknął ze sobą drzwi i przekręcił w nich klucz. Chwilę później w holu zgasło światło, a w ogrodzie latarnie. Kiedy transmisja meczu dobiegła końca, a w ośrodku pogasły już wszystkie światła i wokół niego zapanowała zupełna cisza, przy bramie pojawiła się sylwetka wysokiego mężczyzny. Była zupełnie czarna, lecz w blasku księżyca rysowała się całkiem ostro. Po chwili sylwetka pochyliła się przy bramie, a wokół niej rozniósł się metaliczny dźwięk przeskakujących po metalowych przęsłach ogniw łańcucha. Kiedy dźwięk ucichł, czarna postać jeszcze przez chwilę stała przy bramie, po czym przemieściła się nieznacznie poza jej obręb. Intruz stanął pod wysoką siatką i podskoczywszy do góry, chwycił się poziomego przęsła tuż przy jej górnej krawędzi. Niespełna 5 sekund później znajdował się już po przeciwnej stronie ogrodzenia. Poruszając się truchtem w kierunku ośrodka, kluczył, kryjąc się za kolejnymi rosnącymi w kilku rzędach drzewami. Od czasu do czasu do piersi przyciskał jakiś podłużny przedmiot, który zwisał zawieszony u jego szyi. Minąwszy wydzielony pośrodku ogrodu plac, na którym znajdowały się przyrządy do ćwiczeń, podbiegł do drzwi wejściowych. Na moment przyłożył głowę do znajdującej się w nich szyby, później odszedł na bok i skierował się w stronę szklanego szybu windy przylegającego do bocznej ściany budynku. Prawdopodobnie dostrzegł znajdujące się na drugim piętrze otwarte okno. Zarzuciwszy sobie na plecy zwisający u jego szyi podłużny przedmiot, jedną ręką chwycił się przypominającej klatkę stalowej konstrukcji szybu, drugą luźno zwisającego przy ścianie piorunochronu i podciągnął się do góry. Paweł Radaszkiewicz był niezwykle sprawny, piął się w górę po piorunochronie jak zwierzę. Nie spuszczając go z oczu i trzymając wycelowany w niego pistolet, wyszedłem z ukrycia i nakazałem mu zejść na dół, a on jak gdyby nigdy nic zeskoczył na trawnik z wysokości drugiego piętra, po czym wyprostował się i gwałtownie ruszył w moim kierunku. Nie było widać jego twarzy, nosił kominiarkę, a na dłoniach miał rękawiczki. Nie reagował na moje komendy do zatrzymania się. Przystanął dopiero po tym, jak po około 5 strzałach ostrzegawczych oddanych w powietrze, kolejne pociski skierowałem tuż pod jego nogi. Kiedy zorientowałem się, że wystrzelałem cały magazynek, w pośpiechu podmieniłem go na pełny. Wtedy Radaszkiewicz odezwał się do mnie słowami, które zmroziły mi krew w żyłach. Powiedział, że abym mógł oddać kolejne strzały, nie wystarczy, że zmienię magazynek. Pouczył mnie, że pistolet, którego używałem, należało jeszcze ręcznie przeładować, a zanim to teraz zrobię, miną kolejne 3 sekundy.
Oznajmił, że w tym czasie on zdąży nacisnąć na spust, a ja wyzionę ducha, zanim dotknę ziemi. Dodał, że nastrzelał się w życiu i mogę mu wierzyć na słowo. Niestety dopiero wtedy zorientowałem się, że stojący przede mną mężczyzna trzyma wycelowany we mnie obrzyn dubeltówki, którą skradł z mieszkania Kruka. Wcześniej ze względu na panujące wokół ciemności zwyczajnie tego nie zauważyłem. Chcąc odwrócić jego uwagę, spytałem, czy do niewinnych też strzelał, a on odparł, że wszyscy są czemuś winni i nacisnął spust. Nie wiem, po jakim czasie odzyskałem przytomność, ale pielęgniarz z ośrodka, który mnie wtedy ocucił, stwierdził, że byłem bez świadomości najwyżej 2-3 minuty. Na szczęście całość wystrzelonego przez Radaszkiewicza śrutu przyjęła na siebie kamizelka kuloodporna, którą przezornie założyłem. Kiedy odzyskałem oddech, zrzuciłem ją z siebie i ruszyłem za nim w pościg. W trakcie mojej za nim pogoni po lesie doszło do kolejnej konfrontacji między nami. Kiedy brodziłem w gęstych zaroślach, bezszelestnie zaszedł mnie od tyłu, pochwycił mnie za gardło i docisnąwszy do rosnącego obok drzewa, uniósł mnie do góry. Z trudem chwytając powietrze, spytałem go, czy tatusia, który się nad nim znęcał, też własnoręcznie się pozbył. Odparł wtedy: zajebałem go, ale nawet psy nie chciały go jeść. Udusiłby mnie, gdyby nie to, że ostatkiem sił dobyłem przymocowany do jego paska nóż i ugodziłem go nim w szyję. Raniony przeze mnie Radaszkiewicz wyrwał mi nóż z ręki i podjął kolejną próbę ucieczki, a ja, choć trząsłem się ze strachu, podniosłem z ziemi mój pistolet i ponownie ruszyłem za nim w pogoń. Fragment zeznań świadka Zuzanny Radaszkiewicz. Nie brakuje mi empatii, wysoki sądzie. Współczuję rodzinom ofiar. W końcu to mój syn był za to wszystko odpowiedzialny. Nie doniosłam na niego, ponieważ sumienie nie pozwalało mi tego zrobić. Ale chciałam, żeby został schwytany, żeby w końcu przestał zabijać i by tym samym skończył się jego koszmar. Zawsze bardzo go kochałam, mimo że go okłamywałam i pozwoliłam, by mi go odebrano. Nigdy się mnie nie wyrzekł, nigdy mną nie wzgardził, ani nawet mnie nie obraził. Gdy się spotykaliśmy po długiej rozłące, pierwsze zdanie, które padało z jego ust, zawsze brzmiało tak samo: mamusiu, co u ciebie? Ale taki właśnie był Paweł. Dzieciństwo spędził u mnie na kolanach. Dużo mu czytałam, uczyłam go pisać, liczyć, malować. Planowaliśmy, że skończy liceum, później pójdzie na studia, ułoży sobie życie i wyrwie się z biedy, która nas wtedy ogarniała. Niestety wszystkie te plany pokrzyżował jego ojciec i ten cholerny wstyd. Fragment zeznań aspiranta Lotara Lipkego. Błąkając się wśród drzew i wszechobecnych złowrogich cieni, dostrzegłem przed sobą niewielki wąwóz. Obszedłem go i dotarłem do kolejnego wąwozu, tym razem większego niż poprzedni, przez który przebiegał zniszczony drewniany mostek. Kiedy go pokonałem, ruszyłem dalej, ciągnącą się od niego ścieżką, szeroką mniej więcej na dwie podeszwy. Po przejściu kilkudziesięciu metrów przystanąłem przy drzewie. Przede mną rozciągała się leśna polana. Oparłem się przed ramieniem mojego pień, próbując uspokoić myśli i oddech. Kiedy oczyma wyobraźni zobaczyłem stojącą nad moją trumną narzeczoną, chcąc pozbyć się natrętnych myśli o śmierci, odepchnąłem się od drzewa i ruszyłem przed siebie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że księżyc oświetla polanę wystarczająco jasno, bym mógł dostrzec ludzką sylwetkę. Rozglądając się nerwowo, szukałem wzrokiem jakichkolwiek ruchomych cieni. Wpadającej na pobliską polanę księżycowej po świecie dostrzegłem chwilowy blask przypominający błysk noża. Przeładowałem pistolet i ruszyłem przed siebie. Czułem się jak w transie. Co jakiś czas przystawałem w skupieniu, wytężając słuch. Niestety wokół panowała już tylko głucha cisza. Było na szczęście na tyle jasno, że w pewnym momencie zauważyłem na ziemi porzucone czarne rękawiczki. Upewniłem się dzięki temu, że podążam dobrym tropem. Jakiś czas później znalazłem się na krawędzi urwiska. Przede mną rozciągała się rozświetlona blaskiem księżyca szeroka dolina. W jej centralnym punkcie widać było błyski tafli niewielkiego zbiornika wodnego i kikuty kopalnianych wieży szybowych zwieńczonych charakterystycznymi kołami wyciągów linowych. Ze szczytu urwiska rozciągał się też widok na majaczące w oddali światła jednego z wałbrzyskich osiedli. Widząc zarysy charakterystycznych budowli, nabrałem pewności, że stanowią one pozostałości po infrastrukturze dawnej kopalni węgla. Ruszyłem w dół urwiska. Kiedy schodziłem po jego zboczu, grząska, wilgotna ziemia osuwała się pod moimi stopami.
Gdy znalazłem się mniej więcej w połowie zbocza, dostrzegłem wyłaniającą się z zawieży kopalnianego szybu ludzką postać, która zmierzała w stronę owego zbiornika wodnego. Domyśliłem się, że to wypełniony deszczówką dawny kopalniany basen przeciwpożarowy. Radaszkiewicz, co do tożsamości którego nie miałem żadnych wątpliwości, przystanął nad brzegiem zbiornika i przez chwilę stał jak skamieniały. Potem przyklęknął i wydawało mi się, że pije on z niego wodę. Kiedy byłem w odległości kilkunastu metrów od niego, z ruchów jego sylwetki odczytałem, że zdjął z siebie czarną koszulkę, w którą był ubrany i zmoczywszy ją w wodzie, przemywał nią głowę, szyję i klatkę piersiową. Celując w klęczącą nad brzegiem zbiornika postać, przemierzyłem dzielący mnie od niej plac i minąłem rząd zniszczonych wagoników kolejki wąskotorowej służącej niegdyś do transportu urobku. Przystanąłem w odległości kilku metrów od Radaszkiewicza. Moich uszu dobiegł wtedy dźwięk wyjących w oddali policyjnych syren. Celując w klęczącego przede mną mężczyznę, wydałem mu kilka komend, które zignorował. Potem wolno stanął na nogi i obróciwszy się w kierunku mnie, opuścił przyciskaną do szyi koszulkę, po czym wściekle cisnął ją na ziemię. W blasku zawieszonego wysoko na niebie księżyca moim oczom ukazały się jego wyrzeźbione mięśnie. Dostrzegłem też cieknącą z rany na jego szyi krew, która szeroką stróżką spływała po jego klatce piersiowej. Atletyczny mężczyzna stał przede mną cicho postękując. Dotarło do mnie, że opada z sił. Opuściłem wycelowany w niego pistolet. To śmiertelna rana, powiedziałem. Poddaj się i będziesz miał szansę z tego wyjść. Jest jeszcze czas, żeby cię uratować. Spytał, czy aż tak mi na nim zależy. Odparłem, że zależy mi wyłącznie na tym, by stanął przed sądem. Wtedy on powiedział, że ziemskie sądy go nie interesują, a ich wyroki są gówno warte. I żebym dobrze mu się przyjrzał, bo mam niebywałą okazję patrzeć, jak uchodzi z niego życie. Przez chwilę w milczeniu wpatrywaliśmy się w siebie i wtedy Radaszkiewicz powiedział, że chce tego czy nie, zabierze mnie ze sobą na tamten świat, ale najpierw zrobi mi oczy, po czym wolno ruszył w moją stronę. Tym razem pistolet miałem prawidłowo przeładowany i odbezpieczony, a on nie pozostawił mi wyboru. W powietrzu roznosił się już wtedy głośny dźwięk syren, z oddali nadlatywał też policyjny śmigłowiec. A ja, gdy było już po wszystkim, nie zdjąłem mu nawet kominiarki. Do dziś nie wiem, jak on wyglądał. Nie chcę wiedzieć.